Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie, a teraz jeszcze krótko poproszę o brawa dla naszych gości, którymi jest przede wszystkim pan profesor Bogdan Góralczyk, czołowy polski. Nie trzeba chyba przedstawiać, po prostu najlepszy w Polsce znawca Chin, autor. Myślę, że już ich pan przegonił samą produkcją i determinacją. Pan Radosław Pyfel. Również znawca Chin, analityk i również, jak już wspomniałem, autor książki Biznes w Chinach, którą Państwu polecamy wszystkim, zwłaszcza którzy są zainteresowani tymi kwestiami biznesowymi, gospodarczymi, w których pan Pyfel siedzi i o które też będę go pytał. I również Damian Adamus, redaktor naczelny naszego portalu Nowy Ład. Na początek poproszę o zabranie głosu pana profesora Góralczyka, którego chciałem po prostu poprosić o wprowadzenie do zagadnienia i krótkie przedstawienie problemów, które poruszał w swojej najnowszej książce i które stanowią dla nas punkt wyjścia do dzisiejszej rozmowy. Ile setek pan daje? Ile mamy tu wychylić? 15 minut. Dobrze. Lepiej się sprawdzić, bo to z profesorem nie wiadomo. Ja zacząłem, że może parę setek tylko i potem już idziemy do pubu. Proszę Państwa, nie swawolnie, tylko rygorystycznie te 15 minut chciałbym powiedzieć, co następuje. Przed 3 laty napisałem takie obszerne tomiszcze i myślałem, że wraz z nim mogę iść do grobu, że temat jest zamknięty, przynajmniej w moim wydaniu. Zamknąłem prawie 4 wówczas dekady, a nawet z małym kawałkiem zajmowania się państwem środka. No i przyszła pandemia, jak wiemy. Ja ostatnie 1,5 roku to bardziej na polskiej wsi spędziłem niż wśród ludu miejskiego. No efekt jest taki, że 4 książki się ukazały w czasie tego okresu i na poprzednim spotkaniu postawiono mi zarzut, że ja szybciej piszę niż niektórzy czytają, więc muszę się teraz głęboko pohamować. Natomiast kiedy przyszła pandemia i przestałem jeździć, a w Chinach byłem, dosłownie żonie na talerz wigilijny zjechałem 2 lata temu, a potem jeszcze zdążyłem w styczniu 2020, kiedy już w Chinach była pandemia, jeszcze pojechałem do Indii, bo tam mnie bezustannie zapraszano. Nie jestem Brytyjczykiem, nawet kotem brytyjskim, nie jestem Amerykaninem, nie miałem obciążeń kolonialisty, a coś miałem chyba do powiedzenia o Chinach, co dla Indii jest niezmiernie ważne i mnie tam regularnie zapraszano. Pojechałem w styczniu 2020 do Indii, wróciłem, no i potem już była produkcja. I w kwietniu tego roku wydałem książkę, która jest arcyważna w tym momencie, dlatego o niej powiem, bo dosłownie wczoraj w mediach światowych pojawiła się informacja o wyroku dla noblistki Aung San Suu Kyi w Birmie, Mianmie, a ja tam byłem ambasadorem, książkę napisałem i zrobiłem z nią taki zabieg, że po 10 latach wydałem, dopisując dosyć istotny, bardzo ważny rozdział, doprowadzając do tegorocznego zamachu wojskowego stanu 1 lutego tego roku. I ta książka jest tu dostępna. Jeśli chcecie zrozumieć, co się w Birmie dzieje, to ona jest po to. I myślałem, że taki sam zabieg w lutym tego roku usiadłem, zrobię z Chinami. Dopiszę jeszcze jeden rozdział do 600 stron, czy 600, czy 700 dla czytelnika. No i okazało się, że się nie da. Że w Chinach i wokół Chin tyle w ostatnim 3-leciu się stało, że byłem zmuszony napisać 350 stron.
czyli już moi recenzenci mogą powiedzieć, że po łebkach poleciałem i jestem powierzchowny, a może i nawet publicystyczny. I w tej książce, żeby się nie rozdrabniać, są trzy kwestie, które są kluczowe, jak rozumiem, dla Państwa i dla nas. Pierwsza, która mnie bardzo martwi, obserwując z polskiej wsi to, co się u nas dzieje, jest bardzo silną ekspozycją, na pewno takiej w literaturze polskiej nie było, wiem, co mówię, dotycząca systemu rządzenia w Chinach. Ja tam sięgam najgłębiej jak można i po starożytność chińską, i po najlepszych ekspertów światowych. Jednym z nich, jakże mi miło, jest osoba węgierskiego pochodzenia, Étienne Bollage, traktowany jako francuski sinolog, ale oczywiście Węgier i uciekinier z Węgier. I myślę, że to powinna być dla Państwa lektura obowiązkowa, bo założenie tam jest jedno. W Chinach polityka to jest sztuka rządzenia. Sztuka, ale nie sztuka mięs, tylko sztuka. A u nas czym jest polityka? No to codziennie widzimy na Wiejskiej, to słuszna nazwa tej ulicy, i w naszych mediach. I warto byłoby to przetworzyć i zrozumieć chociażby taką sentencję. Nasz kolega i Radka Pyfla, i mój wychowanek, mój doktor, Jacek Bartosiak, armia nowego wzoru, prawda? A ja mu mówię starożytną chińską sentencję. Brzęk oręża to klęska stratega. Czyli armię wypuszcza się dopiero wtedy, kiedy wyczerpano już wszystkie koncepcje, strategie, fortele, pułapki, proces myślowy. A my to od razu do bitki, do wybitki. Ten ma rację, ten nie ma racji. Zero-jedynkowo. Pani wygrywa, ja przegrywam. Pani przegrywa, ja wygrywam. A jak nie, to dogrywka, a jak nie, to penaltis, rzuty karne. Zwycięzca musi być, a u Chińczyków nie. Kwangsi, 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 kwangsi. Tutaj połączyć, zawiązać. I to jest pierwsza rzecz, której się z Chin powinniśmy nauczyć. Ja nie mówię akceptować, ale nauczyć. Druga rzecz jest taka, że drugi rozdział tej książki niby traktuje o ekonomii, gospodarce, co nie jest błahe, bo oni od tego roku, tego bieżącego, wprowadzili nowy model rozwojowy w ogóle, podwójnej cyrkulacji, podwójnego obiegu. I to wygląda, jakby to było wyciągnięte wnioski z pandemii, bo siłą napędową chińskiego ogromnego mechanizmu gospodarczego już nie ma być wielka ekspansja, eksport, wielkie inwestycje, tylko silna klasa średnia i kwitnący rynek wewnętrzny. Czyli najpierw to, a później dopiero globalizacja. Więc jakby powrót do autarki. Ale tam jest jedna rzecz i to powiem, bo to nie jest tak silnie expressis verbis powiedziane w tej książce, a chciałbym, żebyście Państwo mnie do cholery zapamiętali, a nie przyszli tu i spali, chrapali, ziewali i lulki palili. No niektórzy nie mogą palić, bo mają te... Ja mam odpowiednią nazwę, ale nie będę nikomu tutaj podpowiadał. Proszę Państwa, według aktualnego stanu chińskiej wiedzy i tego, czym się obecne władze w Chinach zajmują, weszliśmy w globalizację 4.0. Globalizacja pierwsza, no to wielkie odkrycia geograficzne.
globalizacja druga, Imperium Brytyjskie aż po pierwszą wojnę światową i globalizacja trzecia, globalizacja informatyczna, smartfony i tak dalej, czyli technologie informatyczne, internet, sieć i tak dalej. Natomiast oni mówią, weszliśmy w czwartą. I co się składa na globalizację 4.0? Oni się tym zajmują, a porównajcie, czym się nasze elity zajmują. Oni powiadają, że na globalizację 4.0 składają się trzy rewolucje nakładające się na siebie. Pierwsza, zielona rewolucja. Wypisz, wymajluj, Komisja Europejska obecna albo amerykańscy demokraci, co powinno, szczególnie w tym środowisku, dawać do myślenia. Druga rewolucja energetyczna. Przechodzimy na alternatywne źródła energii. Weźcie sobie państwo, jeśli mnie nie wierzycie, a często mi się nie dowierza, zestawienie największych firm produkujących panele słoneczne. 10 największych na globie, z czego 6 jest chińskich, jeszcze 2 z tamtego regionu. Tak to wygląda. Ale najważniejsza jest ta trzecia rewolucja technologiczna, albo raczej high-tech, którą rozkłada się na 3 albo 4 elementy. Pierwsza, sztuczna inteligencja. I na szczęście my mamy książkę guru tej sztucznej inteligencji, Li Kaifu, Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa, dostępną po polsku. Przeczytajcie, ten człowiek jest naprawdę ubóstwiany i jest megastar w Chinach, a równocześnie wygrywa z nową książką o 2041 roku na tip-top jest w literaturze amerykańskiej. Oprócz sztucznej inteligencji jest niestety bioinżynieria. Ja szczęśliwie, ja już tyle przeżyłem, że już mi nie grozi, więc się nie muszę bać. I trzecia rzecz, ziemie rzadkie, czyli te 17, powiedzmy, pierwiastków, co do których wszyscy wiedzą we wszystkich dziedzinach nauki, że bez nich nie ma postępu naukowo-technicznego. I Chiny do niedawna miały 90% wydobycia i eksportu, teraz mają około 70% i to zamrozili podczas pandemii. Czyli oni mają przewagi komparatywne i co więcej, nawet w mojej książce jest rozdział, a to powinna być cała książka, o tym, co Chińczycy zrobili w ostatnich 3 latach w kosmosie. Przecież oni, Elon Musk w marcu tego roku miał sondę na Marsie, a 2 miesiące później już czużą chiński rydwan ognia z Marsa, z mitologii chińskiej, już łazi po Marsie. To nie są żarty. Czyli oni idą w kosmos nie po eksplorację sensu stricte, tylko merkantylnie, po nowe pierwiastki i po ziemie rzadkie. I teraz sobie to zestawcie. I trzecia część, bo już widzę, po to zegarek sobie ustawiłem, I'm watching my watch. Trzecia jest geopolityczna, geostrategiczna, bo like it or not, pandemia zaczęła się na terytorium Chin i Chiny sobie z pandemią doskonale radzą. Proszę państwa, nikt mi nie wierzy, ale fakty są takie, że w Chinach jest 8700 ofiar śmiertelnych koronawirusa. I już 8 września 2020 roku, nie tego, tylko poprzedniego, Xi Jinping osobiście w gmachu parlamentu wręczył wielkie ordery 4 bohaterom i ogłoszono, że jest koniec COVID-u. Tam normalnie funkcjonują. A u nas co jest? A w Stanach co jest? Prawie już 800 tysięcy. Jak 700 przekroczyli, to już było więcej ofiar śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych niż pierwszej, drugiej i wietnamskiej wojnie razem wziąwszy. I w tym świetle jeszcze
co było istotne i co jest częścią mojego wywodu, były wydarzenia proxy war na terytorium Hongkongu i wyskoczyła kwestia Tajwanu. Tu Radek Pyfel się, widzę, że mocno jako ekspert wypowiada, to mu zostawię, niech broni świętych praw wyspy Formosa. Natomiast problem i konkluzja jest taka, że Chiny pandemię wygrywają, ale wizerunkowo strasznie przegrały. Bo mają już sojusz nie tylko Stanów i części Europy, ale również Indii, Japonii, wielu państw Azji Południowo-Wschodniej. I to będzie dla nich problem, a kwestia Tajwanu jest na tyle dojrzała i nabrzmiała, że może wybuchnąć w pełnej krasie każdego dnia. I jeśli tam się coś stanie, a tam jeszcze jest druga pułapka Tukidydesa, czyli Morze Południowochińskie, no bo jakie Morze Południowochińskie i chiński morski jedwabny szlak ruszający z portu Xiamen, połowa drogi między Szanghajem a Kantonem, jeden z najładniejszych a propos kampusów. Dwukrotnie tam wykładałem, więc wiem, co mówię. Z tego portu rusza morski jedwabny szlak chiński. Jaki szlak, jeśli ten akwen będzie kontrolowany, jak wszystkie morza i oceany świata po II wojnie światowej przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych, wspieraną przez jednostki japońskie. Mamy więc czas bardzo niebezpieczny, bardzo nabrzmiały i ostatnia sentencja jest taka. Na poprzednim zakręcie historii w 2008 roku to nie jest dobrze i nie będzie dobrze w Polsce przyjmowane. Centrum gospodarki i handlu światowego przeniosło się w dużej mierze z Atlantyku na Pacyfik. Sytuacja powtórzyła się w czasie pandemii w latach 2020-2021. Pandemia nie jest zakończona, więc jeszcze nie traktujmy tego jako rozdział zamknięty, ale do tego doszła wojna medialna, wojna technologiczna i Chiny już ogłosiły, do 2035 roku chcą być społeczeństwem innowacyjnym. Do tej pory chcą wyprzedzić nas, no bo przecież na Marsa, na podróbkach i składakach się polecieć nie da. To trzeba uświadomić sobie i moja sentencja w tej książce zawarta jest taka, że kiedy ja, lepiej nie mówić kiedy, podejrzewam z małymi wyjątkami, że wasi rodzice jeszcze was nie planowali, kiedy ja już po Chinach łaziłem, to wtedy to się ludzie pukali na mój widok w głowę, co mu odbiło. Nie ma co robić albo niedowartościowany. Do niedawna jeszcze, dwie dekady temu można było traktować Chiny jako egzotykę, ale dzisiaj kto o Chinach i Azji Wschodniej nie wie nic, ten dowodzi własnej ignorancji. I wypada zakończyć reklamówką, taki commercial break. Proszę Państwa, bardzo mi miło ogłosić i chyba jesteście tak naprawdę pierwszym publicznym, gdzie do tego się przyznaję, że w styczniu, lutym przyszłego roku wydam tryptyk. Nie mogę trylogii, bo jest zarezerwowana w języku polskim dla jednego pewnego autora. Tryptyk chiński. Akurat jest tu Radek Pyfel, który kiedyś w autobusie siedząc, pierwszy mój tom, Chiński Feniks, przed dekadą z małym ułamkiem przeczytał. On przeczytał, a nasze elity nie chciały. I ja robię ten zabieg, żeby ten Chiński Feniks z renesansem i z długim marszem połączyć. No i teraz już mogę kłaść się do grobu. Dziękuję. Może rzeczywiście powinniśmy postulować, żeby kolejne pokolenia Polaków wychowywały się na trylogii Sienkiewicza i trylogii Góralczyka, jako takiej syntezie. Dobrze, bo to autorytaryzm.
Teraz prosiłbym o komentarz do książki i do komentarza do wprowadzenia profesora Góralczeka, naszego kolejnego znakomitego gościa, czyli pana Radosława Pyfla. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość podzielenia się swoimi refleksjami na temat najnowszej książki profesora Bogdana Góralczyka, którą tradycyjnie przeczytałem jako trzecią z tego tryptyku, który ukaże się w styczniu. Profesor zaskoczył, bo ja chciałem zacząć te swoje refleksje odnośnie jego książek o tym, że napiszę kolejne dwie. Pamiętam, że jak spotykaliśmy się na spotkaniu autorskim chińskiego renesansu, to mówiłem, że to jest takie znakomite podsumowanie. Wtedy profesor powiedział, a to jeszcze napiszę kilka książek. No to teraz chciałem powiedzieć, że spodziewam się, że będą kolejne co najmniej dwie książki, a to dlatego i sam profesor o tym w książce najnowszej Nowy Długi Marsz jakby mówi o tym, że kreśli taką wizję konfrontacji Stanów Zjednoczonych i Chin, które się transformują. Chiny, które się transformują, Stany Zjednoczone, które się transformują. Wydaje mi się, że to jest wspaniały pomysł na co najmniej drugą książkę za jakieś 5 lat, a może wcześniej i kolejną. I to myślę, że jest pewnego rodzaju paradoks, ale bardzo cieszę się, że profesor się zamknął w czterech ścianach. Celowo podkreślam, że sam się zamknął, co nie wiem, czy to było w Budapeszcie, panie profesorze, czy gdzieś, w każdym razie gdzieś w Europie Środkowej, na wsi spokojnej. I bardzo dobrze, że właśnie cieszę się, że pan profesor się zamknął w czterech ścianach i tą książkę napisał, dlatego że jest na to bardzo dobry moment, więc można powiedzieć, że jest to idealny timing. Dlaczego tak uważam? Uważam tak dlatego, że patrzymy na rywalizację, może nawet nie tyle na rywalizację Stanów Zjednoczonych i Chin, chociaż ona oczywiście jest dzisiaj główną osią światowej polityki, ale patrzymy na te nakładające się na siebie rewolucje geopolityczną, technologiczną, klimatyczną przez pryzmat właśnie tej rywalizacji dyplomatycznej. Widzimy, co się dzieje w kwestii Tajwanu, widzimy, co się dzieje w kwestii Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, widzimy, co się dzieje w kwestii rywalizacji technologicznej, ale proszę Państwa, wydaje mi się, że umyka nam trochę z pola widzenia kwestia rywalizacji obu tych systemów, dlatego że obydwa te kraje, muszę przyznać, że sam musiałem spędzić w Stanach trochę czasu po to, żeby lepiej zrozumieć istotę czy naturę sporu, jaki toczy ten kraj z Chinami i lepiej zrozumieć paradoksalnie Chiny. Profesor Góralczyk miał ten przywilej, zaszczyt, że spędził trochę czasu w Stanach w latach 80., znał więc te oba kraje, ale uważam, że jako osoba o backgroundzie takim orientalnym, gdzie spędziłem wiele lat w różnych krajach Azji, nie znałem Stanów Zjednoczonych, dopiero stosunkowo niedawno mogłem to poznać i zobaczyć, porównać. I to daje pewnego rodzaju pełny obraz i pokazuje, że przez najbliższy czas to będzie rywalizacja dwóch transformujących się supermocarstw. Tak? To będzie transformacja na systemy społeczne, gospodarcze, polityczne, na pewne wizje globalnego ładu, ale też pewne wizje ładu społecznego. Oba te kraje są u progu wielkich zmian. I to oznacza, że ta książka, której dzieli się na takie trzy części, o których profesor wspominał, ta część, która pokazuje jakby tradycje chińskie, odwołuje się do chińskiej myśli politycznej, kultury strategicznej, ona wiele tłumaczy, jest bardzo potrzebna akurat w tym momencie. Akurat w tym momencie. Dlatego, że jeżeli czytamy te doniesienia, często z anglojęzycznych mediów, bo w Polsce to już rzadko kiedy coś się ukazuje na ten temat, te spory dyplomatyczne, tą rywalizację gospodarczą, rywalizację technologiczną, to nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo różne są te kraje i ta książka, opisując Chiny, jest bardzo użytecznym narzędziem. Ja myślę, że bardzo ciekawe byłaby też książka o Stanach Zjednoczonych, taka podobna, profesor pisze o Węgrzech, nie wiem, czy napisałby o Stanach, ale byłaby podobna, dlatego że sam pamiętam, jak na wielu spotkaniach biznesowych
bo jak Państwo wiecie, mam też taki background biznesowy, pracuję w konsultingu, więc jakby odnoszę to, staram się jakby wyciągnąć praktyczne wnioski z tych wszystkich naszych refleksji, przemyśleń i z tej naszej debaty. I pamiętam, że na jednym takim spotkaniu poświęconym USA, pierwsze zdanie, jakie usłyszałem, to to, że Polacy, że nie rozumiemy Stanów Zjednoczonych, nie rozumiemy tej kultury, że różne rzeczy sobie wyobrażamy. Ja myślę sobie, wtedy sobie pomyślałem, no to jest tak samo jak z Chinami, tak samo jak z Azją. Pierwsze zdanie, które zawsze słyszę na tego typu debatach, to to, że my sobie wyobrażamy trochę inny świat, a on w rzeczywistości funkcjonuje według trochę innych zasad. Więc to jest bardzo dobra książka, wydana w bardzo dobrym momencie, dlatego, że o ile może nie do końca Stany Zjednoczone rozumiemy, chociaż nie wiem, no może to jest jakaś teza polemiczna, to potrafimy je sobie wyobrazić. Potrafimy sobie wyobrazić transformację, przez którą Stany Zjednoczone, którą rozpoczęły i przez którą będą przechodzić w najbliższych latach. Natomiast wydaje mi się, że transformacji Chin nie do końca możemy sobie wyobrazić. I to jest punkt drugi, a będzie ich pięć i już zmierzałem do konkluzji. Proszę Państwa, myślę, że umyka nam również fakt, że Chiny nie są takie same od 49 roku czy od 78 roku. Profesor, nawiązując tutaj do słynnej amerykańskiej badaczki Elizabeth Economy, mówi o trzech rewolucjach, sam używa określenia trzy epoki. Chiny przeszły ostatnie 10 lat, właściwie 9 lat od czasów przejęcia władzy przez Xi Jinpinga, to są ogromne zmiany, których my nie dostrzegamy. To są zupełnie inne Chiny niż były w 20 lat temu. Ja sam zresztą opisuję w książce, w której rozmawiam z profesorem Góralczykiem, biznes w Chinach, jak odnieść sukces w chińskim świecie, który też Państwo możecie nabyć, ta książka jest dostępna. Mówię o tym, że byłem wielkim szczęściarzem, bo trafiłem na okres, w którym Chiny były jednym z najbardziej otwartych w swojej historii. Po 2012 roku mamy trzecią reformę, czy trzecią epokę po czasach Mao i Denga i to jest zupełnie inny paradygmat. To jest zupełnie inny paradygmat, więc myślę, że książka jest bardzo potrzebna, bardzo użyteczna, dlatego że ona pozwala uświadomić sobie, jak wielka i głęboka jest to zmiana. I to jest, to były trzy epoki i to był trzeci punkt. Czwarty punkt, to co profesorowi bardzo się udaje, udawało się w tych wszystkich książkach i w tej jest tak samo, to jest bardzo swobodne poruszanie się po świecie właśnie chińskiej tradycji politycznej, chińskiej kultury strategicznej, po świecie tradycji chińskiej, plus do tego, trochę jak Yin i Yang, orientacja w badaniach właśnie naukowców zachodnich, w tym szczególnie, proszę Państwa, australijskich, ja sobie bardzo ich cenię, czy chociażby byłego premiera Kevina Rudda, czy Lowy Institute. Tam jest wiele naprawdę bardzo ciekawych analiz, wiele ciekawych myśli. Australia stoi przed podobnymi dylematami tak naprawdę jak Polska. I tu profesor swobodnie się porusza od tej tradycji chińskiej po współczesność, po tych badaczy zachodnich, więc to jest kolejna rzecz, którą warto tutaj podkreślić. Proszę Państwa, no tak naprawdę uważam, że nie da się zrozumieć Chin, nie odwołując się do klasyki. Gdzieś tam czytając media anglojęzyczne, czy czerpiąc informacje z Twittera, no to jest obraz mocno ograniczony, a tutaj no jednak jest to głębokie spojrzenie i to jest wyjątkowe w tej książce, właściwie we wszystkich książkach profesora. Ostatnie, last but not least, ostatnia rzecz. Proszę Państwa, no teoretycznie wszystko to już w historii Chin było. To, co obserwujemy, nas to może szokować, ale przecież były Chiny i to czy to czasów maoistowskich, do których profesor nawiązuje w książce, ale też i czasów szkoły prawa i legizmu, antycznego nurtu w historii Chin, czy Han Feizi i pierwszy cesarz Qin Shi Huang, to ten od terakotowej armii. Więc to wszystko gdzieś tam w historii Chin pobrzmiewało, no ale mamy do czynienia z całkowicie nowymi też paradygmatami. Już żeby się za bardzo nie rozwodzić, chociażby kwestia pieniądza i tego, że został on zastąpiony przez ta pragmatyczna jakby filozofia Denga została zastąpiona bardziej przez ideologię Xi Jinpinga, chociażby sam pieniądz nie jest już wartością. Tak? To wynika z wielu
wiele ma jakby paradoksalnych tutaj skutków. No chociażby ja też, nie wiem, obcując z przedstawicielami bardziej elit tych biznesowych czy finansowych, no zauważyłem, że wśród u niektórych ludzi jest pewnego rodzaju poczucie rozgoryczenia, że Chiny poszły w tym kierunku, że zaczęli rządzić ci ludzie, którzy po prostu mają pieniądze, a nie ci, którzy byli jakby właścicielami czy dysponentami tej rewolucji. I tu paradoksalnie przecież ojciec Xi Jinpinga, o którym profesor Góralczyk pisze, on był twórcą Shenzhen, został wydelegowany jakby na ten odcinek, zbudował miasto, które dzisiaj jest siedzibą chińskiego Big Tech i jednym z symboli otwarcia Chin. No a paradoksalnie jego syn przywraca jakby rolę ideologii, wzmacnia siłę partii i tak dalej. A skutkiem, proszę Państwa, o czym jeszcze wspomnimy, w te skutki gospodarcze, że siła pieniądza dzisiaj chociażby, mając pieniądze, no niewiele można kupić. Pozrywały się te łańcuchy dostaw, rządzą nie ci, którzy mają pieniądze, tak jak to było w poprzednim paradygmacie, powiedzmy tym neoliberalnym, ale ci, którzy dysponują dobrem rzadkim, którym często są właśnie te metale ziem rzadkich, często jest ten dostępny towar. No wiele tych paradygmatów się pozmieniało. Wiele rzeczy zostało tych samych, ale wiele rzeczy się zmieniło, trochę jak w tym circular economy chińskim, gdzie są elementy izolacjonistyczne, elementy otwierania się na świat selektywnego. I myślę, że ta książka dobrze balansuje ten kontekst, w którym się to wszystko rozgrywa i dobrze balansuje te subtelne zmiany paradygmatów, bo to nie jest tak, że to jest albo czarne, albo białe, tylko to trzeba bardzo umiejętnie wybalansować. I myślę, że to się w tej książce udało. Tyle na początek. Dziękuję. Teraz kolej na ostatniego z naszych prelegentów. Powiedziałbym, że dziękuję za zaproszenie organizatorom, ale sam jestem tym organizatorem i sam tutaj na taką głęboką wodę, można powiedzieć, wskoczyłem, ponieważ moi współrozmówcy, no to jest, można powiedzieć, ścisła czołówka polskiej analityki, polskiego tłumaczenia społeczeństwu Chin, więc mam nadzieję, że sprostam merytorycznie temu zadaniu. Odnosząc się do książki profesora Góralczyka, na pewno jest to świetne uzupełnienie wielkiego renesansu poprzedniej książki profesora. Obie te pozycje łącznie dają nam unikatowe spojrzenie na chińską modernizację, na ponad 40 lat od początku czasów Denga do Chin współczesnych. Właśnie ta interdyscyplinarność tej pracy i unikatowość perspektywy, jaką prezentuje profesor Góralczyk jako dyplomata w państwach Azji Południowej, jako człowiek, który widział Chiny już za czasów maoizmu. Właśnie ta perspektywa unikalna w połączeniu z analizą na poziomie stosunków międzynarodowych, analizą na poziomie sinologicznym, także socjologicznym czy ekonomicznym. No, myślę, że jest to jedyna taka praca na polskim rynku wydawniczym, która w tak przekrojowy sposób pozwala te meandry chińskiej modernizacji zmieniającej się w czasie zrozumieć. Kolejnym plusem, dużą zaletą tej książki, podobnie jak było w Wielkim Renesansie, jest klarowność przekazywania tej wiedzy, wypunktowanie pewnych kwestii. W Wielkim Renesansie właśnie chociażby w kwestii modelów rozwojowych, różnic pomiędzy tymi modelami rozwojowymi. Można było do tego sięgnąć, zaznaczając odpowiednią stronę i w kilka minut porównać sobie poszczególne etapy modernizacji Chin. Tutaj mamy podobnie, też mamy to właśnie punktowanie, to przejrzyste i syntetyczne ujęcie wiedzy. Właśnie książka zaczyna się od pierwszego rozdziału, który jest takim wprowadzeniem, można powiedzieć, takim metapolityczną analizą tego, jak w Chinach postrzega się państwo i władzę. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć i analizować Chiny właśnie w kontekście długiej chińskiej tradycji państwowej, tradycji strategicznej. Jednym z błędów naszych na Zachodzie, uważam, jest patrzenie na Chiny przez europejskie okulary. Patrzenie ideologiczne, wpisywanie w schematy, także schematy historyczne, tak, bo jakby periodyzacja dziejów w Chinach zupełnie inaczej wygląda, aniżeli w Europie. I mówienie na przykład o chińskim oświeceniu i tak dalej, przekładanie jakby
okresów historycznych, z dziejów zachodnich, europejskich na Chiny, no jest totalnie bez sensu. Także profesor w swojej książce dzięki temu wprowadzeniu, dzięki przybliżeniu w pierwszym rozdziale tradycji państwowej, tradycji rządzenia, na koniec przybliżeniu tradycji strategicznej, pozwala nam założyć te chińskie okulary i pozwala właśnie spojrzeć na te Chiny w kontekście tego, jak wygląda chińska tradycja państwowa strategiczna. Tak, no i właśnie także w tym tomie mamy wiele syntetycznych, trafnych stwierdzeń porównawczych i nie tylko porównawczych, takich zdań, kluczy, które zapadają w pamięć. Chiński model wraca do konfucjańskiej idei merytokracji i jest skoncentrowany na skuteczności władzy, podczas gdy zachodnia liberalna demokracja jest skupiona na wartościach humanitarnych. To jeden z nich, myślę, że takie wyciągnięcie esencji w jednym zdaniu, porównanie chińskiego i zachodniego systemu władzy. No i tych porównań jest więcej w tej książce. Myślę, że jest to kolejny duży atut tej pozycji. Tak, no i właśnie tłumaczenie tego, czym jest w Chinach państwo, tak, że to nie jest tylko aspekt jakby zarządzania politycznego, ale w Chinach państwo przez wieki miało charakter półboski. Tak? Chińskie państwo było źródłem moralności. Nie było czegoś takiego jak rozdziału religii od państwa, co mamy w zachodnich systemach. Podkreślanie tego myślę, że jest bardzo istotne, ponieważ pozwala zrozumieć to chociażby, dlaczego Xi Jinping właśnie w kwestii tej przykłada tak dużą wagę do wychowania na poziomie państwowym, że to nie jest tylko dęgowskie, można powiedzieć, wycofanie się partii z życia społecznego i skupienie się na technokratycznym zarządzaniu, ale tutaj mamy powrót do pewnych konfucjańskich źródeł, gdzie władca jest nie tylko pewnym opiekunem, nie tylko ma zarządzać w sposób sprawny państwem. To, co profesor Gudolalczyk na początku wspomniał, że w Chinach rządzenie jest sztuką, ale też w Chinach władca powinien prezentować odpowiedni poziom moralny i pewne reguły moralne społeczeństwu wdrażać. To może na tyle na ten moment. Bardzo dziękuję. Teraz chciałem zacząć pierwszą z dwóch rund pytań ode mnie, po których będziecie Państwo, nasi drodzy goście, mieli również szansę zadać pytania naszym dzisiejszym gościom. No i teraz również zacznę od profesora Guralczyka, przyjmując zasadę, że po każdej wypowiedzi, jeżeli któryś z prelegentów będzie chciał coś dopowiedzieć ad vocem, to oczywiście śmiało może to zrobić, po prostu podnosząc mikrofon i się włączając ze swoim komentarzem. Panie profesorze, pisze pan w książce wiele o tym, że wraz z przejęciem władzy przez Xi, wraz z tą epoką Xi, to o czym mówił tutaj pan Pyfel, wrócił prymat polityki i ideologii w Chinach. Bardzo wiele w Polsce, ale też w innych krajach zachodnich słyszymy o tej chińskiej inżynierii społecznej, o promocji wśród młodzieży patriotyzmu, jeśli nie nawet nacjonalizmu, o promocji tradycyjnej chińskiej kultury, a z drugiej strony o zwalczaniu tych negatywnych wzorców, często identyfikowanych po prostu z Zachodem, z westernizacją tego, co jest tam nazywane hedonizmem, czy na przykład słyszymy o zakazie promocji zniewieściałości w kulturze popularnej, albo na przykład ostatnio słyszeliśmy o ograniczeniach możliwości gry w gry komputerowe dla młodzieży. Na ile skuteczna jest rzeczywiście ta chińska inżynieria społeczna? Na ile jest to i jak by pan to scharakteryzował? Czy jest to rzeczywiście jakaś, czy jest to coś, co możemy z perspektywy zachodniej oceniać jako jakieś totalitarne skłonności państwa, czy jest to bardziej tak, jak tutaj Damian mówił, powrót do pewnej chińskiej tradycji? Proszę Państwa, jedno z moich ulubionych chińskich powiedzeń brzmi tak. Pan jeszcze żyje, to nie oceniajmy. Jeszcze ma pan szansę popełnić błędy. W tym sensie epoka Xi Jinpinga jest absolutnie niezamknięta. Ja zamknąłem książkę,
ale otwartymi pytaniami. Problem z tym politykiem jest taki, że wrócił do jedynowładztwa. W Chinach jest coraz większy autokratyzm. Początkowo, kiedy on doszedł do władzy i obserwując, jak jedna delegacja chińska po drugiej jedzie do państw skandynawskich, myślałem, że socjalizm o chińskiej specyfice w nowej erze Xi Jinpinga, bo przecież taką barokową nazwę i tam pełne nazwy macie, że będzie przypominał socjaldemokrację skandynawską, niestety na chwilę obecną coraz bardziej zaczyna przypominać maoizm. A to już się nie może Zachodowi całemu podobać, bez względu na to, czy jest republikański, czy demokratyczny, patrząc przez amerykańskie okulary, nie unijne. I to jest pierwsza rzecz. Druga, i po to ta książka moja powstała i po to się nazywa Nowy Długi Marsz, że Xi Jinping narysował przed Chinami wielki stuletni marsz, którego docelowe zadanie jest dla mnie jasne i będzie jasne dla Państwa jako czytelników tej książki. Że Chiny znowu mają być wielką cywilizacją. Nie jest tylko dopowiedziane, czy jedyną i potem będzie pod sklepieniem niebios tylko cywilizacja chińska wokół niej, albo trybutariusze, albo barbarzyńcy, czy może jedną z wielu. To nie jest przesądzone. Xi Jinping, kiedy doszedł do władzy w Chinach, Radek Pyfel to może skontrować, czym więcej znaków Państwo poznacie, to zaczynacie myśleć innymi kategoriami. Dlatego ja w polskim społeczeństwie zawsze byłem wyrzutkiem i po to ten tom sprzed 10 lat chcę przywrócić, żeby pokazać, że ja wszystko mówiłem, wszystko napisałem, tylko nikt mnie nie rozumiał. Jest jedyna różnica do okresu sprzed dekady. Wtedy studenci, nawet moi, nie mówiąc o elitach, które mnie ignorowały, były gotowe podstawić karetkę i do takiej miejscowości tu pod Warszawą, Tworki się nazywa, wysłać ze względu na to, co ja tutaj głoszę. Tylko że dzisiaj, jak komentują, myśmy ryczeli ze śmiechu po wykładach profesora Góralczyka, myśląc, że on sobie fajne powiastki opowiada, o cholera, on między wierszami mówił prawdę, bo się wszystko sprawdziło. W tym kontekście warto wiedzieć, że Xi Jinping namalował niebywałe plany. Częściowo odbieram Państwu przyjemność lektury, ale Państwo tutaj przyszli, więc na coś zasługujecie. Otóż jak tylko doszedł do władzy, to natychmiast ten organizm Chinami kierujący, czyli 7-osobowy Stały Komitet Biura Politycznego KCKPH, ubrany w tradycyjne mundurki, natychmiast poszedł na wystawę fotograficzną, proszę sobie wyobrazić. W Chinach wszystko jest znakiem, wszystko jest symbolem, wszystko jest czytane. Ja przed chwilą tutaj kpiłem, co Radek Pyfel napisał przy mnie. Napisał, że nie może być dwóch, tam gdzie jest moja wypowiedź i mój wywiad ja ze mną, cytowałem. To jest cytat, że nie może być ale dwóch ja tylko króli. Cytowałem pana czyli profesora. Albo on mnie załatwi, albo ja jego, bo nie może być dwóch króli na ziemi i dwóch słońc na niebie. I ja go od razu czytam. A to jest właśnie chińskie myślenie, że czyta się w znaku, poza znakiem, podteksty i konteksty. Tego nie, to jest my jeszcze, aż w takim jest jeszcze chińskie nie powiedzenie, mamy. Że rywalizujemy sami ze sobą. To, ta no idea właśnie. Jest mi bliższa niż. Czyli jeżeli oni poszli na wystawę fotograficzną, to to miało znak. A wystawa dotyczyła czego? Panie Kłoczy, 100 lat narodowego poniżenia. Kiedy oni w tyłek dostawali od Brytyjczyków, bo wojny opiumowe, potem powstanie Tajpingów, bokserów, najazdy, agresja japońska, a w końcu zawsze najbardziej krwawa, pamiętajmy to, szczególnie dzisiaj w Polsce, wojna domowa, bo wtedy największe wióry lecą. No i Chiny, które przed tym stuleciem narodowego poniżenia dawały 1/3, 33% światowego PKB, na koniec, jak Mao Tse-tung doszedł do władzy, dały 3,5%
światowego PKB nominalnego, czyli dziesięciokrotnie więcej. Dziesięciokrotnie mniej niż było. I teraz Xi Jinping chce przywrócić ten stan, kiedy Chiny były kwitnące. Dzisiaj dają 17,5 do 33, jeszcze trochę daleko. Stany Zjednoczone wdają w tej chwili około 22%. W sensie nominalnym, bo w sensie siły nabywczej Chiny już od 2014 roku są największą gospodarką świata i Stany coraz bardziej odstają. No i dobrze, ale na tym, na tej eskapadzie, na wystawę fotograficzną ogłosił Chungwomang. Chiński sen, czy marzenie, tłumacząc na język angielski Chinese Dream. No to już mamy American Dream, XX wiek, XXI Chinese Dream. Ale co to jest? Chińczycy nie są marzycielami. Mają owszem wysublimowane elity, ale są przyziemnie pragmatyczne. Nieważne, czy kot jest biały, czy czarny, jak łowi myszy, to jest dobry kot, a jak nie, to na zupę. Przecież nie wiem, czy Radek wpieprzał, ale ja zupę z kota wcinałem, dopóki sierści nie trafiłem, wtedy już nie poszła. Czego sinolog nie musi i możemy, ale to już później w pubie, przerabiać w swoim życiorysie. Czyli rzucił hasło, tak jak i nasi politycy. Ja mam pomysł, wy go łapcie. I dwa lata Chińczycy łapali. Zamiast commercial break w telewizji, gwiazdy sportu, areny, filmu, nawet dzieci w przedszkolach, ważni biznesmeni wypowiadali się, co dla mnie znaczy chiński sen. Po dwóch latach złapali. W listopadzie 2014 roku, dokładnie po dwóch latach od tej eskapady na wystawę fotograficzną, Xi Jinping ogłosił i znowu chińszczyzna, dwa cele na stulecie. Liang i Painien. Dwa cele na stulecie. Na stulecie Komunistycznej Partii Chin przypadała 1 lipca 2021 roku. Chiny mają być Xiaokang Shehui, społeczeństwem umiarkowanego dobrobytu, tłumacząc na nas oparte na klasie średniej, a już nie na eksporcie i ekspansji. Czyli zmienią model rozwojowy. A do 2049 roku, kto u nas na wiejskiej w tych kategoriach myśli? Kto? Do 2049 roku, na stulecie HRL, Chiny mają znowu być kwitnącą cywilizacją. A później dopiero, czy i to było te dwa cele, to jest właśnie chińskie marzenie, chiński sen. Wszystko jest napisane. Tylko ja jeszcze musiałem dodać, dla naszego czytelnika, bo Chińczyk, obywatel HRL to doskonale wie, bo ma to zapisane w artykule 52 własnej konstytucji, że nie będzie żadnego renesansu, nie że będzie żadnego odrodzenia, nie będzie kwitnącej cywilizacji, jeśli po obydwu stronach cieśniny tajwańskiej są dwa organizmy z Chinami w nazwie. HRL, Chiny kontynentalne, ludowe, komunistyczne i Republika Chińska na Tajwanie. Oni teraz robią wszystko, żeby tą chińską wyrzucić, żeby nie było Kuomintangu, żeby nie było Sun Yat-sena, Chiang Kai-sheka. Mają straszny kłopot, bo tożsamość budują. Ja to rozumiem, bo już 70 lat i jeszcze 30 parę lat już demokracji, więc to się zmienia. Tym niemniej Xi Jinping powiedział wprost. I powiedział to wprost w bramy Tiananmen 1 lipca tego roku. Macie to nagrane na YouTube, możecie wysłuchać po chińsku, po angielsku, stenogramy są. Wszystko jest powiedziane wprost. Ten polityk nie zejdzie ze sceny politycznej świata, jeśli nie połączy organizmów chińskich, bo on sobie chce zawisnąć jak Mao Tse-tung w bramie Tiananmen. Czy mu się uda? No zawsze jeszcze może popełnić błędy. Ja nie wiem. To jest fascynujące pytanie i może Radek Pyfel, ale to już wy będziecie pisali, bo to ja już tam będę do tych świętych się tam coraz bardziej obracał. Co z tego wyniknie, bo tutaj jest rozgrywka geostrategiczna, bo Chińczycy w HRL traktują to jako zadanie domowe, politykę wewnętrzną, tylko że Amerykanie już w czasie wojny koreańskiej zdefiniowali Tajwan jako najbardziej wysunięty na zachód swój niezatapialny lotniskowiec.
No i tu jest ambarans, bo te dwoje nie chce naraz. A jeszcze do tego Xi Jinping, sądzę, że ze względów biologicznych na ostatnim 19 zjeździe, w przyszłym roku jesienią będzie 20, ale nie spodziewajcie się, że jak Chruszczow będzie rozliczenie, bo już go niedawno koronowali na nowego cesarza. Na 19 zjeździe dodano jeszcze trzeci cel. Do 2035 roku Chiny mają być innowacyjne. Urodzony w 53, może do 2030, trochę go podbrożą, trochę go podtrzymają, do 2035 pobędzie. I dopiero wtedy Radek Pyfle i moi następcy będą pisali, co znaczy epoka Xi Jinpinga, a ja tylko będę footnot, że góralczyk tam coś. Jednym słowem, Chiny mają strasznie ambitne cele, a równocześnie są coraz silniejsze i coraz bogatsze, a takich się nie lubi. No to jest wiadomo, jak u sąsiada. W tym sensie wszystko przed nami i to jest czas niebywały i ta rozgrywka się toczy i wokół igrzysk nadchodzących, olimpijskich, zimowych i na wszystkich właściwie możliwych wymiarach, a papierkiem lakmusowym władz w Polsce będzie stosunek do Huawei, do 5G. Jak wyrzucimy, to możemy sobie powiedzieć bye bye, bye bye. Albo Uncle Sam, albo coś innego. Nie będę tutaj rozwijał. Tyle chciałem powiedzieć emocjonalnie i z pewną pasją, żeby przekazać, że te Chińczyki trzymają się mocno, a ja się trzymam ich. No i muszę czasami w ryłko dostać albo w cztery litery, bo te tezy za cholerę nie przystają do tego, co u nas jest mainstreamem. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Kolejne pytanie chciałem skierować do pana Radosława Pyfla. A, dobrze. Proszę Państwa, mamy tu do czynienia chyba z jakąś pułapką Tukidydesa. Tak odbieram słowa profesora Góralczyka o tym, że nie może być dwóch cesarzy pod jednym niebem. To jest taki cytat. To jest nieprzypadkowy. Sam cytuję, a teraz się tłumaczę. Cytuję. Czyli ma za uszami. Nie. Panie profesorze, ja cytuję tutaj, to jest rzeczywiście bardzo, nawet całkiem fajna rozmowa nam z tego wyszła i bardzo ładnie wydana książka. Tak jak już mówiliśmy, trzeba odwoływać się do klasyki, a czerwony to kolor szczęścia i pomyślności, dlatego w tym kolorze... W Polsce trochę inaczej się to pojawia. No ale książka jest o Chinach i rozmawialiśmy o kulturze politycznej Chin, więc uznałem, że to przysłowie dobrze je ilustruje. Bardziej chodziło mi o zilustrowanie epoki Xi Jinpinga właśnie, czyli tego jedynowładztwa, o czym mówił profesor, no a profesor trochę bardziej poszedł w pułapkę Tukidydesa i o jedynowładztwo. Ja, proszę Państwa, no więc panie profesorze, tak przechodząc na drugą stronę Pacyfiku, powiem, please take it easy, proof. Nie zamierzam w żaden sposób konkurować. Bardzo mi miło, że przyjął pan zaproszenie do tej książki, że o tym porozmawialiśmy. Bardziej bliskie jest mi inne przysłowie z pańskiej książki o tym, że Chiny rywalizują same ze sobą. I to jestem młodym człowiekiem stosunkowo urodzonym w roku smoka, mam wiele jeszcze planów i się zastanawiam nad tym, na ile dobrze je zrealizuję, a nie są one proste, więc mam wielki szacunek do autora książki, która dzisiaj jest jakby w centrum naszego zainteresowania. Dziękuję mu za przyjęcie rozmowy do tej książki, którą też miałem okazję napisać. Zapraszam na kanał na YouTube. Mam nadzieję, że porozmawiamy o pańskiej książce również i nie w duchu pułapki Tukidydesa i dwóch cesarzy, że ich nie może być pod jednym słońcem, ale po tym, żeby być najlepszą wersją samego siebie, co jest myślę, że wspólne i dla USA, i dla Chin. I ja tą filozofię też wyznaję. Także dziękuję bardzo. Ja chciałbym się odnieść, wracając nieco do pytania, mianowicie czy te kampanie ideologiczne, czy one naprawdę będą w stanie przekształcać głęboko chińskie społeczeństwo. Moim zdaniem Chiny są już społeczeństwem zmodernizowanym w dużym stopniu. W dużych miastach także zwesternizowanym.
W 2006 roku Hu Jintao ogłosił ogłosił 8 zasad chlubnych i 8 zasad haniebnych, które miały być takim manifestem patriotycznym, pewnym wyznacznikiem patriotyzmu, czym powinien się kierować Chińczyk, każdy Chińczyk. No i mówiąc kolokwialnie, internauci go zjedli. Pisali, że no, państwo nie jest od wtrącania się w moralność, że państwo niech się zajmie gospodarką i tym, co jakby zapewnianiem prosperity gospodarczego, a kwestie czy moralności, czy wychowania niech zostawi ludziom. Co też pokazuje jakby, że no, te takie... na pewna nachalność w promocji, promowania pewnych wzorców ideologicznych czy w sferze wartości może się nie przyjmować, jeżeli nie jest w jakiś taki, można powiedzieć, niezbyt ostentacyjny i agresywny sposób społeczeństwu przedstawiana. Władze, co ciekawe, wycofały się zaraz z tej koncepcji, po tym jak właśnie ten odzew w internecie był bardzo negatywny. Drugi wątek, który warto tutaj moim zdaniem poruszyć, jeżeli chodzi o ideologizację życia i kwestię tego, że Xi Jinping właśnie wraca do tych korzeni, to jest postać Wang Huninga. To jest, można powiedzieć, ideolog KPH, też członek Stałego Komitetu Biura Politycznego, bardzo ważna persona, uczestnicząca zarówno w pracach nad teorią trzech reprezentacji Jiang Zemina, jak i później w koncepcji harmonijnego społeczeństwa Hu Jintao. Także obecnie jest blisko Xi Jinpinga i uczestniczy w tych pracach ideologicznych, koncepcyjnych nad różnymi programami właśnie tymi ideologicznymi. Myślę, że warto wiedzieć, jaki on ma pogląd na świat, bo to jest taki, można powiedzieć, ideologiczny demiurg zakulisowy, który ma bardzo duże wpływy. On w latach 80., pod koniec lat 80. albo na początku 90. napisał książkę America versus America, gdzie właśnie warto to przeczytać albo chociaż znaleźć gdzieś jakąś syntezę, co on sądzi na temat cywilizacji szeroko pojętej cywilizacji zachodniej i Ameryki. Ogólnie można powiedzieć, że on uważa, że to kultura jest kluczowa w rządzeniu, tak? Czyli tej sfery kulturowej nie można zaniedbywać, mimo tego, że zarówno za czasów Jiang Zemina i Hu Jintao, czyli trzeciej, czwartej generacji przywódców, można powiedzieć, że ta epoka Denga, którą profesor wyróżnia, była taką epoką deideologizacji delikatną, wycofania się partii z życia społecznego. No i właśnie ten Wang Huning pisze na temat cywilizacji zachodniej, że mimo tego, że przynosi ona postęp gospodarczy, to w sferze moralności nie przynosi żadnego postępu, przynosi wręcz regres. Oczywiście są słowa sprzed prawie 30 lat, natomiast myślę, że zbyt wiele się w tej kwestii nie zmieniło, jeżeli chodzi o optykę chińską. Można to zresztą zauważyć, jeżeli się poczyta, co na temat Zachodu i tamtejszych wzorców kulturowych piszą chińskie elity. Także myślę, że Xi Jinping musi uważać z tym dokręcaniem śruby ideologicznej społeczeństwu, żeby, no bo tak jak mówiłem, zbyt mocne i dokręcanie, zbyt agresywne może spowodować po prostu efekt odwrotny, czyli pewne wykpiwanie tradycji czy tam wzorców ideologicznych, na które Xi Jinping chce przywrócić do pewnego kanonu chińskich wartości. Do tego jeszcze któryś z panów chciałby się odnieść? Dobrze, to możemy przejść do kolejnego pytania, które chciałem zadać panu Radosławowi Pyflowi, właśnie o te kwestie, w których pan tu najbardziej siedzi, czyli te kwestie biznesowe, ponieważ właśnie partia dąży do kontroli wraz z tym zacieśnianiem kontroli nad społeczeństwem, do kontroli również nad sferą gospodarki, biznesu. Ten układ sił między polityką a kapitałem jest wyraźnie inny niż na Zachodzie, co zresztą sami Chińczycy podkreślają w swojej propagandzie, gdzie, prawda, przedstawiają świat
zachodni, amerykański, jako ten świat, w którym to pieniądz rządzi, a u nas, prawda, tak nie jest. Profesor Guralczyk przywołuje w książce słowa samego Mao o tym, że partia rządzi karabinem, jest absolutnie niedopuszczalne, by karabin rządził partią. No i dzisiaj możemy to przenieść na to, że jest niedopuszczalne, żeby to wielki kapitał rządził partią, to partia musi nim rządzić. Jak wygląda ten model w praktyce i jak mocno odbija się na efektywności gospodarczej? No bo w warunkach zachodnich, zwłaszcza po 90 roku, mieliśmy tę promocję modelu liberalnego przede wszystkim pod hasłem nieefektywności państwowego wpływu na gospodarkę. I przy okazji, czy taki model, jego powodzenie jest możliwe tylko w warunkach chińskich, azjatyckich, ze względu na uwarunkowania kulturowe? No, dziękuję za to pytanie. Poruszył pan wiele ciekawych wątków. I po pierwsze dziękuję za to pytanie, dlatego że właśnie opublikowałem książkę o biznesie w Chinach, która jest zapisem rozmów z wieloma też przedsiębiorcami i też między innymi dlatego, że ten aspekt polityczny jest tak ważny. To zaprosiłem też profesora Guralczyka do rozmowy. Jeden z tych rozdziałów to jest też między innymi nasza o tym rozmowa. I jest to też takie, można powiedzieć, podsumowanie pewnego okresu. Tu, proszę państwa, no akurat się nie zamknąłem, bo przemieszczałem się po wielu miejscach w Polsce i Europie tego lata, ale też stwierdziłem, że tak jak profesor Guralczyk, muszę się zmobilizować, tą książkę napisać, dlatego że pewien okres historyczny się już kończy i albo publikuję tą książkę teraz, albo już po prostu ten czas na to minie, dlatego że żyjemy w czasach rzeczywiście zmiany paradygmatu i większego zamknięcia Chin, większej konsolidacji władzy, właśnie tego jedynowładztwa, odrzucenia paradygmatu 28 znaków też. To wszystko jest w książce profesora Guralczyka. Ja tylko mogę państwu powiedzieć anegdotycznie, że ponieważ ta książka na razie nie istnieje jeszcze w formie e-booka, tylko jest w wersji papierowej, no to Polacy w Chinach gdzieś tam chcą tą książkę ściągnąć i organizują to i pojawiła się taka rozmowa, że to być może w ogóle w tym kontenerze nie przejdzie. Dlaczego nie przejdzie? No bo to, że będzie sprawdzany ten katalog i czy to nie wygląda zbyt kontrowersyjnie. Mimo że naprawdę nie ma w tej książce nic kontrowersyjnego, tak przynajmniej mi się wydaje. I to mi pokazało pewnego rodzaju skalę, na ile ten czynnik polityczny odgrywa dzisiaj istotną rolę. Mogę też państwu powiedzieć, że jak byłem na studiach w Chinach, tutaj trochę zrobi się zabawowo, ale jak byłem na studiach w Chinach, to grałem w filmach. I wtedy wszyscy graliśmy w filmach jako obcokrajowcy. Nawet profesor Guralczyk mnie widział kiedyś w Pałacu Letnim, gdzie grałem brytyjskiego oficera w pałacu letnim, cesarskim pałacu letnim w północnym Pekinie. I pewnie ten film, patrząc w którą stronę idą Chiny, to pewnie ten film akurat mógłby cieszyć się dużą popularnością, bo pamiętam, że grałem w innym i dzisiaj zobaczyłem, i tam chodziło, to był taki film, no już nie wchodząc w szczegóły. W każdym razie, proszę państwa, nakręcono już nową wersję tej sceny, gdzie wycięto obcokrajowców, w tym właśnie jednego ja odgrywałem w tym filmie. Zupełnie na nowo to zrobiono. I to mi też no, jakby pokazało dosyć ciekawą zależność. Proszę państwa, przez te wszystkie lata, w tej epoce wcześniejszej, albo nawet w tym wczesnym Xi, nasz paradygmat i nasze oczekiwania w stosunku do Chin były nieprzystawalne. I to powodowało zawsze frustrację, dlatego że przechodząc na ten poziom czysto gospodarczy czy polityczny, chcieliśmy zmniejszenia deficytu handlowego, chcieliśmy więcej inwestycji, greenfield i tak dalej. To były nierealne oczekiwania, nierealne marzenia, dlatego że model chiński zawsze działał inaczej, także wtedy, a zwłaszcza teraz. Proszę państwa, no dużo wydaje mi się, jakby na oczach całego świata, znaczy dużo do myślenia całemu światu, ale też i Chinom, chińskim elitom politycznym dała sytuacja z początku tego roku, kiedy Donald Trump został zablokowany we wszystkich mediach społecznościowych. Działo się to, co prawda, na samym końcu już jego prezydentury, kiedy on poniósł porażkę, przegrywając głosowanie,
ale wydaje mi się, że, że się mogła czerwona lampka zapalić w Pekinie, a cały świat też zobaczył, że w tym starciu między Big Tech a rządem, no to w Stanach wydaje się, że jednak ten Big Tech jest co najmniej równy władzy politycznej. Natomiast w Chinach zdecydowanie wygrywa polityka. Polityka zdecydowanie wygrywa z gospodarką czy z biznesem i wydaje mi się, że to przyspieszyło tą rozprawę z firmami Big Tech. To, co widzimy, że zabroniono listowania, czy też jakby zdobywania kapitału na giełdzie nowojorskiej chińskim korporacjom Big Tech. Teraz mamy firmę Didi, korporację taksówkową, taki odpowiednik Ubera. No i tak się składa, proszę Państwa, że sami doszli do wniosku, że wracają do Hongkongu. I to jest nowa rola do Hongkongu, z którym też nie wiadomo za bardzo, co zrobić. Tam profesor poświęca jeden rozdział Hongkongowi i Tajwanowi i Hongkong jakby dosyć mocno, jego rola zmalała po stłumieniu jakby tych protestów. To teraz ma być takim oknem na świat i te wszystkie korporacje Big Tech, które ubiegały się o ten zewnętrzny kapitał w Stanach, mają wrócić i być może właśnie będzie to w Hongkongu. Giełda w Pekinie ma być dla małych i średnich firm, a ta w Hongkongu dla tych powracających z zewnętrznego świata. Więc no, mamy też firmę Tencent, to pan wspominał o tej ograniczaniu gier komputerowych, walka z konsolidacją. No to wszystko dzieje się w imię ideałów rewolucyjnych też, pamiętajmy, ale także wydaje mi się, że to jest ostateczna rozprawa z firmami Big Tech, dlatego że jest inny paradygmat, zdecydowanie inny paradygmat niż w Stanach Zjednoczonych, czyli państwo przede wszystkim, a biznes jako drugi. I to właściwie już wygląda, że te firmy same się domyślają, jak to ma być, składają samokrytykę, chociaż jeszcze ta sprawa ma ten model pewne dysfunkcje, ale zaraz o tym powiem. Proszę Państwa, czy ten model jest efektywny, bo o to Pan pytał. No wszyscy mówią oczywiście w Europie, że Azjaci są niekreatywni, no my jesteśmy bardzo kreatywni, no tylko że oni wylądowali, już nie wiem, czy to jest ciemna strona Księżyca, jak to się tłumaczy, ciemna, tak? Ciemna strona Księżyca, no wiele dzisiaj widzimy rzeczy jednak wynalazków z tego obszaru Pacyfiku i my tu nie tylko o Chinach, ale też i o Korei, także jest to region, który przoduje technologicznie, no skoro tak mało kreatywni, no to jak to się stało, tak? Czy który model okaże się bardziej efektywny? No to proszę Państwa, to nie zależy od tego, co powie Radek Pyfel, tylko to zależy od tego, jak wyjdzie transformacja w obu tych krajach, bo one oba się transformują. Więc to właściwie nie ma co tutaj się wypowiadać. No po prostu zajmijmy miejsca na wygodnych fotelach i obserwujmy. No jeżeli system ten zachodni ma być właśnie lepiej przystosowywać się do zmian, ma lepiej sobie z tą zmianą radzić, to sobie poradzi i to wszystko. Więc zobaczymy. Ten model azjatycki czy chiński, powiedziałbym, że on ma, mówił pan, czy jest bardziej efektywny. Uważam, że ma wielkie zalety. Wielką jedną zaletą na pewno jest to, że działa w perspektywie długoterminowej. Tak? Tego nie ma w demokracjach, to cały czas jest organizacja poparcia, cały czas działa się w bardzo krótkiej perspektywie i to na takim poziomie państwowym czy biznesowym jest bardzo widoczne. Druga rzecz, to uważam, że lepiej alokuje pewne zasoby. My mamy, no chociażby teraz analizowałem z różnych powodów też dokładnie zmiany, jakie zachodzą w delcie rzeki, stworzenie megalopolis w delcie rzeki Perłowej. Tak? To jest 80 parę milionów ludzi, jest takich 6 megalopolis na świecie, z czego 3 są w Chinach. Drugie wokół Szanghaju, trzecie wokół Pekinu. W Europie jest ten banana od Londynu do Mediolanu. I to, w jaki sposób oni to robią, oczywiście to jest projekt polityczny, chodzi o to, żeby rozpuścić Hongkong, tak? Ale to znowu polityka jest sztuką osiągania celów, czy jest sztuką zarządzania, jak już powiedzieliśmy na wstępie. No i w jaki sposób oni to robią. Teraz, czy w Polsce takie projekty się udają? No mamy Trójmiasto, no to jest oczywiście na dużo mniejszą skalę. Warszawa, Łódź, czy to się udało? Czy w ogóle powstają takie megalopolis? No zobaczymy, co będzie z CPK. To jest wielka zaleta modelu chińskiego. Proszę Państwa, akumulacja informacji. To było wielką przewagą demokracji, ale dzisiaj mamy technologię i chińscy
rządzący nie ma wyborów. Kiedyś to wyborcy dawali, poprzez wybory dawali sygnały. To była informacja zwrotna. Dzisiaj można zobaczyć w naszych smartfonach, zebrać wszystkie informacje, jakie mamy preferencje, co lubimy, co nie lubimy. Cambridge Analytica już pokazywało, że niektórzy tu już wyprzedzają w ogóle te głosowania i dowiadują się o tych werdyktach z tych telefonów czy z tych smartfonów. Więc dzisiaj jakby nie wiadomo, na ile ta technologia już nie pozwala uzyskać tej informacji lepszej o preferencjach wyborców, niż sami wyborcy są w stanie przekazać swoim rządzącym. To ci rządzący, dysponując tymi informacjami, często są w stanie profilować ten swój przekaz wobec wyborców. Proszę Państwa, słabości, o tym pisze profesor Guralczyk, no wszystko wisi na jednym człowieku, tak, który no, to już nawet nie chodzi o to, że ma swoje lata, ale są różne sytuacje się zdarzają w życiu. Wszystko wisi na Xi Jinpingu, tak na dobrą sprawę, i nie wiadomo, jak ten system zareaguje, kiedy niego nie będzie. Poza tym, proszę Państwa, no Jack Ma jest doskonałym przykładem, zresztą miałem okazję go kiedyś spotkać, jest doskonałym przykładem człowieka, który zarobił kilkadziesiąt miliardów dolarów i trochę może mu to nie wystarczać. Więc występuje w różnych talent shows, tam śpiewa, bo to jest w ogóle utalentowany człowiek, ale może mu to nie wystarczać. I nie tylko jemu, bo jest wielu miliarderów w Chinach, którzy już mówią, że to jest jak za czasów Qin Shi Huang, zakopywanie uczonych żywcem. To prezes Meituan, tej chińskiej korporacji Uber Eats, bo taki odpowiednik dostarczyciela jedzenia, też opublikował jeden z wierszy o zakopywaniu uczonych, że to jest już taki, no tak, takie ostre dzisiaj, tak ostro się traktuje ten biznes i korporacje Big Tech. A pamiętajmy, że mówimy o ludziach, którzy mają jakieś miliardy. No tu profesor wspomina w książce o Zhen Zhiqiangu, tak? Też miliarderze wpływowym politycznie, który się zbuntował, albo bliskim zaufanym człowiekiem wiceprezydenta czy prawej ręki Xi Jinpinga. I proszę Państwa, no mamy też elity wewnętrzne w ramach KPH. No też nie wszystkim ta wizja polityczna może się podobać, więc no to są pewnego rodzaju słabości. Natomiast wydaje mi się, że to, co widzimy w świecie zachodnim, to jest to, że wielką wartością jest debata, czasami debata dla samej debaty, i ona trwa bezustannie i zaczyna być problem z enforcement, z tym wcieleniem w życie pewnych idei. I no, to jest bardzo widoczne na tle modelu chińskiego, że tam jednak jak jest coś postanowione, to się wszystko dzieje. Więc, a to niezależnie od tego, co już tak kończąc, co ja bym teraz tutaj powiedział, bo to możemy takie debaty, czy dyskusje, czy takie spekulacje prowadzić w nieskończoność, no to najbliższe kilka lat pokaże, który z tych modeli przetrwa. I to bardzo ciekawe pytanie profesora Guralczyka, czy Chiny się widzą jako jedyny hegemon. Ja mam wrażenie, że one w ogóle się nie interesują za bardzo, co się stanie, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie. Po prostu wiedzą, że jeżeli to, co jest w tej książce napisane, Nowy Długi Marzy, jeżeli oni to zrealizują, no to oni właściwie to chcą zrobić, tak? A czy jeżeli oni zrealizują, to są już spokojni o to, że jakby to, czy my jako Europejczycy przetransformujemy swój model, czy Amerykanie przetransformują swój model, to ja mam wrażenie, że nie siedzę oczywiście w głowie Xi Jinpinga, ale mam wrażenie, że jego to niewiele obchodzi, że on uważa, że jeżeli ten model zrealizujemy, to ten świat zewnętrzny może się przetransformować, a może się nie przetransformuje, ale to nas niewiele obchodzi. I już na koniec ad vocem do tego, co powiedział Damian Adamus, tak rzeczywiście w historii Chin też już było, tak było za czasów Qin Shi Huang, że jeżeli zbyt mocno przykręca się śrubę, no to wtedy ta materia pęka. Jeżeli coś trzymasz, to upuścisz, jak mówi chińskie przysłowie. I wtedy te restrykcje były tak silne, tu celowo wspomniałem o miliarderach i o funkcjonariuszach KPH, że jeżeli restrykcje są zbyt silne, a takie były za czasów szkoły legistów i pierwszego cesarza, to po prostu często zupełnie w drodze pewnego przypadku. Tutaj profesor mówi, że ta rywalizacja amerykańsko-chińska jest tak silna, że ona się nie opłaca, ale w wyniku przypadku ona może wybuchnąć. To również tak jest, kiedy się przyciska, kiedy się stosuje zasady szkoły legistów i wtedy coś pęka. Często w wyniku przypadku i tak doprowadzono do upadku dynastii Qin, która była niesamowicie skuteczna, bo zjednoczyła całe Chiny, ale pamiętajmy, że potem był wspaniały czas dynastii Han,
i pewne zmiany, które już ta dynastia Qin wprowadziła, już się odwrócić nie udało, bo znaczy nie udało. No, po prostu zjednoczyły Chiny, ujednoliciły system miar wag i rozpoczął się wspaniały okres w historii Chin. Nie wiem, która teraz opcja się zrealizuje, ale to już w historii Chin było i to wszystko było i jest w książce Nowy Długi Marsz profesora Guralczyka. Dziękuję. Proszę Państwa, ja dodam do tego, bo tutaj często pada pojęcie chiński model rozwojowy. Jest wschodnioazjatycki model rozwojowy, nazywa się Developmental State, państwo rozwojowe. To się urodziło w Japonii już w latach 50. Chińczycy oczywiście tego w ten sposób nie będą interpretowali, bo po co oddawać pole Japończykom, prawda? Ale wzięło to się z Japonii, potem poszło przez cztery tamtejsze tygrysy gospodarcze, czy małe smoki, czyli Koreę Południową, Hongkong, Tajwan i Singapur. I z Singapuru, gdzie Deng Xiaoping pojechał tuż przed przejęciem pełnej władzy, Chińczycy zaczerpnęli ten model i przetransponowali go do własnej potrzeb, no bo Singapur to jest 6,5 miliona mieszkańców, a tu mamy 1,4 miliarda. Tym niemniej jest jedna zasadnicza różnica, która powoduje, że chiński model jest sui generis, ponieważ jego nawet do Singapuru nie można przetransportować. Z tego jednego powodu, że Singapur jest przecież byłą kolonią brytyjską. Tam jest państwo prawa, a w Chinach jest iwaczekło, czyli państwo według prawa, a prawo narzuca partia albo jednoosobowy władca, czyli jest prawo partii. I tego nikt nie sprawdzał. Te modele wszędzie są skuteczne, wszędzie przynoszą modernizację, nawet jeśli Japonia przez kilkadziesięcioleci się boryka z albo recesją, albo stagnacją, to nadal jest nowoczesnym społeczeństwem i zmodernizowanym. Chiny do tego doszlusowują, ale na bardzo to jest chybotliwych barkach. I druga kwestia, dobrze, że Radek Pyfel to wyciągnął, ja tam się odwołuję do takiego serialu Tasiemca o narodzinach cesarstwa. Coś takiego, proszę sobie wyobrazić, po 10 odcinków 40-minutowych i 4 serie, no chińska Gra o Tron. I to jest w Netflixie, możecie Państwo oglądać, jeśli się byście nie zanudzili, ale to jest pokazanie o tym, jak budowano centralizowane państwo, czyli jest uzasadnienie, a na koniec na deser daje 3 filmy fabularne, wszystkie dotyczące pierwszego cesarza. Jak to wygląda? Czyli Chiny są w momencie, ja to nazywam moment Qin, wielkiego przełomu. Jeśli się to uda, no to są wielką znowu cywilizacją, być może największą, o to grają, żeby największą i kwitnącą na cały świat. Jeśli się natomiast nie uda, no to portret Xi Jinpinga nie zawiśnie w bramie Tiananmen. I to zadecyduje najbliższe 3-5 lat, nie więcej. Więc to trzeba bardzo uważnie obserwować. Z tym, że ja mam jeszcze jedną zasadę, którą głoszę publicznie i tu też ją powiem, że historia i Chin, i historia powszechna dowodzi jednej formuły. Rządy autorytarne, nie mówiąc już o totalitarnych, bo ja bardzo mocno rozgraniczam te, tak jak Andrzej Walicki świętej pamięci, te dwa pojęcia. Rządy autorytarne na krótką metę są skuteczne, ale na długą metę zazwyczaj są receptą na katastrofę. I warto o tym również pamiętać, jeśli zbyt dużo władzy kumuluje się w jednych rękach. Bardzo dziękuję. Damian, widzę, jeszcze chcesz dodać, proszę. Tak, krótko. No, jeżeli
Ktoś dalej uważa, że Chiny będą mniej innowacyjne ze względu na swój, można powiedzieć, background kulturowy, czyli konfucjanizm, tak, sztywny, hierarchiczny system społeczny, czy system edukacji. To ja naprawdę nie wiem, co musi się stać na świecie, żeby po prostu porzucić te mity. Czy przykład Korei czy Japonii no nie pokazał, że które też są przecież krajami wywodzącymi się z tradycji konfucjańskiej, że to wcale nie rzutuje na innowacyjność, a na pewno nie jest jakimś determinantem tego, że trzeba porzucić wzorce hierarchiczne, żeby tą innowacyjność posiadać. Myślę, że no, modernizacja zarówno Japonii, jak i Korei, chociażby w kwestii półprzewodników, gdzie cały świat wisi de facto na konfucjańskiej Azji, pokazuje, że no porzućmy po prostu te złudzenia, tak? I nie mierzmy, nie uważajmy siebie, że nie uważajmy swojej cywilizacji i swoich wzorców kulturowych jako predysponowanych do kształtowania innowacji przy jednoczesnym dezawuowaniu innych wzorców kulturowych. Myślę, że jakby historia już to pokazała, a fakt, że o tym dalej rozprawiamy i się ludzie zastanawiają, czy Chiny mogą być innowacyjne, no pociąg odjechał, tak? Już tutaj dokonało się i to jest faktem i nie ma co rozprawiać, tylko po prostu może coś trzeba w naszej cywilizacji zmienić, w naszych wzorcach kulturowych, mentalnych i czegoś nauczyć się właśnie w kwestii innowacyjności od Azjatów. Druga kwestia to jest właśnie to podporządkowanie gospodarki polityce, celom politycznym. To jest moim zdaniem bardzo ważna kwestia, jeżeli analizujemy to w kategorii rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To jest moim zdaniem bardzo duży chiński atut, że tam państwo i kapitał grają do jednej bramki, krótko mówiąc. To państwo wyznacza cele polityczne, a kapitał musi się po prostu dostosować. Teraz mówi się, że w Stanach Zjednoczonych no, Wall Street, Dolina Krzemowa i nie grają do jednej bramki z rządem amerykańskim. Takie marnotrawienie zasobów i po prostu rozmywanie się tego potencjału Ameryki na różne sfery. Brak pewnej centralizacji i możliwości zmobilizowania zasobów gospodarczych do realizacji celów politycznych moim zdaniem będzie czymś, co będzie osłabiać Stany Zjednoczone w rywalizacji amerykańsko-chińskiej. A ta mobilizacja zasobów gospodarczych do celów politycznych nie jest specyfiką chińską. Jeżeli sobie zerkniemy szerzej, jak wspomniał profesor Guralczyk, na inne developmental states w Azji, sięgniemy sobie do czasów dyktatury Parka, początku modernizacji gospodarczej Korei, widzieliśmy podobne rozwiązania. Państwo posiadało banki i kapitał, od których były zależne wielkie konglomeraty gospodarcze i to państwo wyznaczało cele rozwojowe. I jeżeli ktoś nie realizował tych celów rozwojowych, był odcinany od kapitału, co łączyło się z upadkiem jego biznesu. Teraz mamy no, możliwość skasowania nawet bardziej bezpośredniego, że tak powiem kolokwialnie w Chinach, ale ta kwestia, że mówi się kapitałowi, że to nie najważniejsza jest maksymalizacja zysków, ale realizacja celów gospodarczych, celów rozwojowych państwa. To jest specyfika wschodnioazjatycka i myślę, że tutaj ta kampania anti-Big Tech w Chinach nie tylko miała pokazać miejsce w hierarchii biznesowi, to, że to partia zwierzchnictwo nad biznesem ma i twardo będzie go bronić, ale również mówi się o tym, że kapitał powinien jak w mocniejszy sposób zaangażować się w redukowanie luk technologicznych Chin i budowania potencjału technologicznego. Tencent nie ma robić kolejnych gier komputerowych, ByteDance nie ma szukać kolejnych kreatywnych sposobów na umieszczanie reklam w ichniejszym TikToku, tylko mają pracować nad sztuczną inteligencją, mają pracować nad analizą big data, mają realizować cele rozwojowe państwa zamiast maksymalizacji zysków, można powiedzieć, łatwym kosztem. Ma być nacisk na badania i rozwój, nacisk na nowoczesne sektory, które państwo wskaże jako istotne dla przyszłości Chin, a nie po prostu łatwa maksymalizacja
maksymalizacja zysków i granie pod swój egoistyczny interes. Ja bardzo krótko, chociaż wiele ciekawych wątków. Zaczynając od tego, co akurat powiedział Damian Adamos, to ciekawie jest w Delcie Rzeki Perłowej, gdzie te role też mają być podzielone i Hongkong ma być nowym centrum finansowym, Shenzhen siedzibą Big Tech innowacji, Macao rozrywka i kasyna, zakazane na kontynencie, ale tam dozwolone, i Kanton logistyka i zaawansowana produkcja. Czyli cztery główne ośrodki na obszarze 88-milionowym obszarze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Co do rozwiązań azjatyckich, na ile one będą się przyjmować na całym świecie, i to czy też cały model chiński, o którym sami Chińczycy mówią, że jest nie do zastosowania poza Chinami, to bardzo krótko, to też uważam, że się nie przyjmie, że nie ma zastosowania. I czasy pandemii pokazały, w Polsce, tak? Czasy pandemii pokazały, że jednak w Polsce jest silna tradycja republikańska, i to nawet zwolennicy silniejszego rządu, tak jak Józef Piłsudski swego czasu, on również był sceptyczny co do tego typu rozwiązań w Polsce, i ostatnie kilkanaście miesięcy to wyraźnie pokazało. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na inną rzecz, że ten model, chociaż nie będzie kopiowany w stosunku jeden do jednego, to może być inspirujący, tak? I pytanie teraz, na ile pewne wzorce będą przejmowane w ramach tego paradygmatu. Widzimy, że niektóre kraje europejskie zaczynają stosować jednak rozwiązania bliższe chińskim. Tak? W Polsce się to nie przyjmuje, ale w niektórych krajach europejskich tak. Mamy chociażby, nie wiem, w Polsce też mamy seriale historyczne. No mamy wiele elementów, które jakby ten model, on nie będzie możliwy do zastosowania, ale on będzie rezonował, on będzie wpływał, on będzie inspirował, i pytanie jest, w jakim na ile się to stanie. Co do autorytaryzmu, który pogrąża się we własnej rządzy władzy, co się przytrafiło pierwszemu cesarzowi Chin, Qin Shi Huang, gdzie już te restrykcje były tak surowe, że cesarstwo upadło. No ja nie wiem, czy właśnie Xi Jinping tak nie myśli, że jego zadaniem to jest zostać takim Qin Shi Huang i doprowadzić do pewnych faktów dokonanych w polityce, których potem się już odwrócić nie da, bo po upadku Qin Shi Huanga no mieliśmy jednak dynastię Han. No ale to już może trochę się powtarzam, bo już o tym wspomniałem. Dziękuję, to tyle, jeśli chodzi o tą serię pytań. Dziękuję bardzo. Teraz kolejne pytanie do Damiana Adamusa o to, skąd tak naprawdę wzięły się te znaczące zmiany, które opisał dla nas profesor Góralczyk w swojej najnowszej książce. Profesor Góralczyk tutaj wymienia te trzy elementy, którymi jest właśnie omawiany już przez nas powrót do dominacji polityki i ideologii w całym życiu społecznym, ta słynna odbudowa prężnej cywilizacji, postawienie tych trzech celów na kolejne rocznice 2021, 35, 49, no i ta rosnąca autokracja i ponowna centralizacja władzy, rządy jednostki czy rządy partii, dominacja również nad życiem gospodarczym, o czym teraz rozmawialiśmy. No i zasadnicze pytanie, które się narzuca, na ile te zmiany są pewną arbitralną wolą samego Xi Jinpinga, i mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z jakąś manią wielkości, tak jak tutaj trochę można było to w ten sposób zrozumieć, słuchając ostatnich wypowiedzi, a na ile po prostu w takich okolicznościach musiał już pojawić się silny przywódca i epoka i ten model dęgowski już się po prostu wyczerpał i sprawiły to jakieś zewnętrzne warunki. Tak, no myślę, że główną motywacją było zrozumienie zakrętów, w jakie wchodzą Chiny. Z jednej strony zewnętrznych, 2012 rok, czyli moment, w którym Xi Jinping dochodzi do władzy. No można powiedzieć, że to był proces 2012-2013, ale w 2012 roku już było jasne, że to on będzie następcą. 5 lat wcześniej było jasne. Okej, 2008, kiedy już... Ja już 5 lat wcześniej mogłem panu to powiedzieć. Tak, ma pan profesor rację. Myślę, że to była właśnie ta świadomość tych wyzwań w zakresie zewnętrznym. Tak, było jasne, że pewna taryfa ulgowa Zachodu względem Chin będzie się wyczerpywać wraz ze wzrostem gospodarczym.
A druga kwestia to są wewnętrzne uwarunkowania. Spójrzmy sobie na sytuację wewnętrzną Chin w 2012 roku, kiedy Xi dochodzi do władzy. Przejmuje władzę z rąk czwartego pokolenia przywódców Hu Jintao, Wen Jiabao, no, nie przez przypadek wymienia się ich w tandemie. Dlatego, że przewodniczący Hu Jintao był słabym przewodniczącym. Wiele kluczowych punktów węzłowych systemu politycznego Chin było dalej w rękach ludzi Jiang Zemina, czyli jego poprzednika, co sprawiało, że państwo było średnio sterowne. Nawet wspomina się o tej dekadzie, kiedy czwarta generacja przywódców dzierżyła władzę, że była to stracona dekada. Pod tym względem, że zabrakło reform strukturalnych w chińskiej gospodarce, Chiny, można powiedzieć, że rozwijały się gospodarczo na paliwie, które dostały wraz z akcesem do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku. I rozwijały, natomiast strukturalnie tych reform zabrakło. Strukturalnie te reformy w latach 90. bardzo szeroko przeprowadził Zhurongji. Potem był pewien zastój. Xi Jinping rozumiał, że potrzeba zmiany modelu rozwojowego Chin. Dlatego też, a zmiana modelu rozwojowego łączyła się z łamaniem oporu grup interesów. Tego bez jasnej, twardej, scentralizowanej władzy zrobić nie można było. Także myślę, że te uwarunkowania zewnętrzne, czyli partia, można powiedzieć, że grupy interesów ciągnące każdą w swoją stronę i powodująca, że Chiny stają się państwem niesterownym w zakresie reform, była ważną przyczyną tego, że Xi Jinping stwierdził, że potrzebna jest centralizacja władzy. Na pewno też kwestia korupcji, tak, którą zaczął Xi Jinping plewić. Kwestia chyba najbardziej taka uderzająca chińskich internautów, kiedy zaczęli fotografować polityków KPH z zegarkami, zaczęli wrzucać do internetu zegarki, i po czym okazywało się, że są to zegarki bardzo drogie, tak, no i występowały pytania, skąd funkcjonariusze partyjni zarabiające jakieś oficjalnie grosze mają środki na takie zabawki, że tak powiem. Także myślę, że tutaj oprócz na pewno tej ambicji Xi Jinpinga, żeby się w historii zapisać, aspekty obiektywne, zewnętrzne, przywrócenie pewnej sterowności państwu były bardzo, bardzo istotne w tej decyzji o centralizacji władzy. Zresztą jak pisze pan profesor, że powołując się na strategów chińskich, w czasach turbulencji i niepokojów kumulować i centralizować władzę oraz zasoby. Tak, no i właśnie w czasie tych turbulencji i geopolitycznych, i także wewnętrznych związanych z modelem, zmianą modelu rozwojowego, trzeba było tą władzę scentralizować. No i właśnie, wymieniłeś tutaj, powołując się na profesora, trzy aspekty tego siizmu. Czyli zmian, które zaszły w systemie, ogólnie można powiedzieć w szeroko pojętym systemie KPH i HRL. Powrót do dominacji polityki i ideologii, odbudowa prężnej cywilizacji i rosnąca autokracja i ponowna centralizacja władzy. Myślę, że tutaj możemy się odwołać do chińskiej klasyki państwowej, klasyki władzy, która mówi o tym, że władza bierze się, narzędziami władzy są dwa elementy, Wu i Wen. Wu, czyli twarda siła, można powiedzieć przemoc, oraz Wen, czyli kultura, język, takie można powiedzieć miękkie oddziaływanie na lud. I w tym siizmie moim zdaniem mamy połączenie obu tych elementów. Z jednej strony mamy tą odbudowę chińskiej cywilizacji, postawienie na te wartości cywilizacyjne, wielki renesans narodu chińskiego. To jest taki moim zdaniem współczesny
chiński nowoczesny mit, który ma mobilizować do działania Chińczyków, który ma pokazywać, że Xi Jinping ma plan i że to on ich doprowadzi do tego renesansu. To nawet nie jest moim zdaniem nacjonalizm, ale bardziej kulturalizm czy cywilizacjonizm w chińskich warunkach. Więc mamy z jednej strony ten nacisk na ideologię, na tą Wen, z drugiej strony ideologizację życia państwowego, czyli wdrożenie, wtłoczenie do głów tej ideologii tych zasad społeczeństwu. No i mamy też ten element Wu, czyli element centralizacji władzy i łamania oporu różnych grup interesu. Można powiedzieć tak alegorycznie, jestem z nadmorza, więc posłużę się taką morską alegorią, że Xi Jinping mówi: płynęliśmy w czasach geopolitycznej drzemki, kiedy środowisko międzynarodowe było sprzyjające i mieliśmy proste rezerwy rozwojowe. Płynęliśmy sobie armadą statków chińskich. My byliśmy największym jako partia, wokół nas wszystkie statki mniejsze, większe, przedsiębiorcy i tak dalej. Ale teraz Xi Jinping mówi, że tak być dalej nie może, nadchodzi burza, nadchodzi sztorm, a na sztormie przetrwają tylko statki duże. Dlatego ja buduję, Xi Jinping, duży statek, was, zwykłych Chińczyków, za pomocą tego Wen, za pomocą tego oddziaływania kulturowego, cywilizacyjnego, na tą łódź zapraszam. Macie ze mną wiosłować, mamy cel obrany, to jest wielki renesans i tutaj ja was zapraszam, płyniemy razem ku wielkiemu renesansowi i macie być świadomi tego celu. Mówi też kluczowym wioślarzom, wielkiemu kapitałowi, grupom interesu: was też zapraszam, natomiast na was mam nie tylko element Wen, ale mam dla was także element Wu. Mam dla was element przemocy, mam na was element twardej siły, mam na was karabin, mam na was miecz. I mówi, że albo dołączycie do mojego statku i razem będziemy mieli scentralizowane plany i jasną wizję tego, gdzie są Chiny, albo no, spotka was kara, krótko mówiąc. Czyli w skrócie, wszystkie ręce na pokład, a jeżeli ktoś na ten pokład nie chce wejść ani siłą, ani prośbą, ani oddziaływaniem kulturowym, ten zostanie po prostu przez ten wielki chiński okręt staranowany i zatopiony. Bardzo dziękuję. Czy któryś z panów chciałby się odnieść? Sala już tak. Dobrze. To w takim razie, czy ktoś z sali miałby jakieś pytanie? Już zasnęli. O, obudziła się pani. Dobrze. Proszę, to Konrad, podaj tam pani mikrofon. Gdzie? Dzień dobry, to Maria Kądzielska, Tygodnik do Rzeczy. Ja mam takie pytanie do profesora Góralczyka. Też oczywiście bardzo wiele tutaj ciekawych elementów jest, ale to, co mnie teraz szczególnie interesuje, co sama średnio nie w pełni rozumiem, stąd też chcę się spytać, po tym szóstym plenum, teraz 11 listopada, jak było opublikowane taka krótka książka o tym, co było najważniejsze i tam w ostatnim stuleciu bardzo wiele było na temat Xi Jinpinga, ale bardzo wiele również było na temat Zielonego Ładu, rewolucji, czy właściwie rewolucji klimatycznej, zmian ochrony środowiska, na co tak silnie stawiają Chińczycy. Ja, mówiąc szczerze, myślałam, że to będzie takie bardziej pokazowe, a staje się to bardzo realne. U nas w Polsce wydaje mi się, że jest to zupełnie niezrozumiałe, bo to bardzo się tak wpisuje w taką bardziej lewicową retorykę Unii Europejskiej, co w Polsce jest absolutnie odrzucane, a Chińczycy wcale nie będą tutaj nam przyklaskiwać, ale odwrotnie, traktują tę kwestię niezwykle poważnie, jak profesor wspomniał, Xi Jinping jest wielkim fanem Singapuru, ja też jestem wielką fanką Singapuru, ale i tam oczywiście jest państwo, miasto, ogród. Czy Chińczycy, czy idzie to też w taką stronę, żeby było coraz więcej takich właśnie państw, miasto, ogrodów przypominających w Chinach? To moje pytanie. Dziękuję za to pytanie, bo jest ważne. Jeśli ktoś mnie z państwa śledzi na Twitterze, to ja najczęściej jestem tytułowany profesorem, ale mam dwa takie koniki. Jeden to wycinanie lasów, a drugi zielona gospodarka, że natychmiast
tracę tytuł profesora, uzyskuję tytuł lewaka albo towarzysza i dobrze się z tym czuję i nadal zamierzam to robić, dlatego że znam Azję i znam Chiny i robię zdecydowanie za mało, żeby przetransponować, iż w Chinach dokonuje się autentyczna rewolucja zielona. Oni w poprzednich 4 dekadach, a mam akurat z autopsji tę perspektywę, nie muszę się powoływać na źródła pisane, tylko ja znam jeszcze Chiny, jak ktoś tu wspominał, chyba pan Adamus, z epoki maoistowskiej. Potem byłem pierwszym studentem polskim po rewolucji kulturalnej. Rok akademicki 79-80 spędziłem jako pierwszy z 2 Polaków z warszawskiej sinologii nas wysłano. W ten sposób ja mam tę perspektywę i chcę powiedzieć tak. Jedna rzecz jest bardzo brutalna. My wycinamy za dużo lasów w Polsce i 80% tych wycinanych lasów trafia do Chin. A równocześnie Chiny zaczęły w ostatnich 3-4 latach sadzić milionami hektarów nowe lasy. Jest pomysł, nie wiem jak państwo jesteście z topografią, ale jak się jedzie na zachód, to jest Xinjiang, prawda? Tam jest dalej Kazachstan, Republiki Środkowoazjatyckie, a poniżej jest Qinghai. Pomiędzy Tybetem, jakby Xinjiangiem, wielka połać pustego terenu, którą Chiny chcą zamienić w jeden wielki ogród, płuca całego państwa. Ta inżynieria chwilami mnie przeraża, bo to, co Chiny zrobiły z Tamami, nigdy tego nie opisałem, a powinienem, jako były ambasador w Tajlandii chociażby, opisać, co zrobiły z Tamami na rzekach, jak to wpływa na Laos, Kambodżę, na Tajlandię czy Wietnam. To stoi jeszcze przede mną. Co robią w Tybecie w sensie niszczenia środowiska. Ale teraz odbudowują środowisko i również o to pani zaczepiła. Radek Pyfel mówił o mega cities. No już w renesansie to opisywałem, ale więcej. Istnieje coś takiego jak Komitet Prognoz przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Ja jestem członkiem i myśmy wydali i po polsku w Pałacu Kultury na 27 bodajże piętrze można to dostać, ale też w Singapurze wydaliśmy po angielsku książkę o mega cities pod auspicjami tego Komitetu Prognoz. No i te mega cities są w Azji, ale na nie nakłada się zupełnie nowe i to jest smart city. To jest koncepcja chilijska, szwajcarska, ale Chińczycy już to implementują. Ten nowe lotnisko między Pekinem a Tianjinem, no właśnie, to ono jest częścią, że powstaje zupełnie nowe miasto, które będzie miastem właśnie jak Singapur. Zielonym całkowicie, tylko alternatywne źródła energii. No i niestety zbyt duża z naszego punktu widzenia inwigilacja. W tym sensie tam się dokonują zmiany zupełnie niebywałe, a my nadal uważamy, że Chińczycy w mundurkach chodzą. No i teraz dojdzie nowy element, na który państwa bardzo mocno uczulam, bo ja już go widzę, czuję wszystkimi porami swojej skóry, że rozpoczyna się brutalny atak na Chiny, a oni odpowiadają na zasadzie oko za oko, ząb za ząb. Co pokazał Yang Jiechi na słynnym spotkaniu na Alasce, jak się spotkał z szefem dyplomacji i National Security Advisor. 16 minut ich pouczał, bo dotychczas wyście nas pouczali, a teraz mówią Chińczycy, my pouczymy was. My mówimy Xinjiang, Tybet, prawa człowieka, Hongkong, Tajwan, tylko nikt nie mówi,
co delegacja chińska, w mojej książce to znajdziecie, powiedziała w Tianjinie w połowie tego roku delegacji amerykańskiej. Dosłownie przetworzyła nasze słynne, a u was biją murzynów. Bo przecież Black Lives Matter, a codzienna strzelanina i dostęp do broni, to jakie prawa człowieka? A 750 tysięcy ofiar COVID-u, to jakie prawa człowieka? I tak polecieli. Tylko, że u nas w ogóle to do nas nie dociera. Bo jest tama medialna i będzie coraz większa, bo jest zderzenie autokracji z demokracją. Tymczasem jest taki, ja go cytuję i w renesansie, i teraz, profesor Chang Weiwei, główny moim zdaniem, nie Wang Huning, oczywiście on jest politykiem, ale głównym ideologiem w tej chwili w Chinach jest Chang Weiwei. Nie mylić z Ai Weiwei, bo to jeden z największych dysydentów, ten, co ptasie gniazdo wybudował. Chang Weiwei, proszę zajrzeć, bo niektóre odcinki, on prowadzi już półtora roku takie Czedziuszuczungło, to są właśnie Chiny. Debaty głównie z młodzieżą, studentami, gdzie wlepia im, jakie Chiny są silne, jakie są mocarne. Taka ideologiczna. I on wyszedł z koncepcją, że Chiny, ja mówię, że to jest, zresztą zapożyczam od Lucien Wupai pojęcie, że Chiny to państwo, cywilizacja ubrana w szaty państwa. A Chang Weiwei mówi Wen Min Xing De Guojia, czyli państwo cywilizacyjne, państwo cywilizacja. I oczywiście ma rację. I to można na YouTube znaleźć, tylko że 90% jest tylko po chińsku, bo oni nie chcą, żeby to było tłumaczone dla nas. Bo to jest indoktrynacja, jakie są silne Chiny, jakie mają rezerwy, jakie mają moce i jakie mają zadania. Czyli my mamy nową zimną wojnę przed naszymi oczami i w Polsce łatwo ją wytłumaczyć, bo rok temu pani ambasador Stanów Zjednoczonych z ówczesnym ambasadorem Chin w głównym nurcie naszych mediów okładali się, kto lepiej radzi sobie z COVID-em. I to narasta i będzie narastało. Dlatego nie zgadzam się z jedną z poprzednich tutaj wypowiedzi, że Xi Jinping nie jest zainteresowany tym, co się dzieje w Stanach. Proszę Państwa, ja znam debatę strategiczną w Chinach. 95% tej debaty poświęcone jest Stanom, reszta to Rosja, Indie i jeszcze pomniejsze państwa. Bo wiadomo jest, że nie będzie wielkich Chin, nie będzie wielkiego renesansu, jeśli nie zostanie rozstrzygnięta kwestia tajwańska. I ten polityk, który teraz Chinami jednoosobowo rządzi, jasno to powiedział. Ale co na to Amerykanie, co na to Zachód, jak to się rozegra, bo już przecież są co najmniej 3, jeśli nie 4 koncepcje sojuszy. Amerykanie przecież nie wygrali w Afganistanie, to wygrają z Chinami, dlatego słusznie budują sojusze. Jeden się nazywa Indo-Pacyfik, taki sznur pereł wokół Chin, tylko cholera, tam od północy nie ma tego zapięcia, bo tam jest niejaki Władimir Władimirowicz Putin. No i tu jest ten problem. Drugi, pięć oczu, współpraca przecież wywiadowcza, nawet nie stricte militarna, pięciu liberalnych demokracji, czyli Stanów, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii, z czego teraz w lecie ukuł się ku jakiemu zdumieniu Francuzów i przy jakich stratach AUKUS. Mieliśmy kiedyś ANZUS, a teraz mamy AUKUS. Australia, United Kingdom, US. I wreszcie Quad. 24 września w Białym Domu, nie online, nie zdalnie, politycy czterech państw spotkali się. Stany Zjednoczone, Japonia, Indie i Australia. I być może, że to jest odpowiednik NATO na Pacyfiku. Co prawda ceniony przeze mnie Hugh White, jeden z tych Australijczyków, powiada, że to jest tak rozwlekłe i rozrzucone, że nie będzie spójne, ale pomysł jest
I to wszystko jest wymierzone w Chiny. Amerykanie budują sojusze wojskowe wymierzone w Chiny, a Chiny odpowiadają sojuszami z kolei gospodarczymi, żeby była większa ekspansja. Złożyli nawet akces, ale co śmieszne, również równolegle Tajwan złożył akces do TPP 2.0, bo transpacyficzne partnerstwo zostało utrzymane. Trump z tego wyszedł, Amerykanów tam nie ma, a Japończycy to podtrzymali i teraz do Japończyków poszedł wniosek i z KRL, i z Tajwanu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Fascynujące zupełnie czasy, fascynujące zagadnienia i o ogromnym wymiarze geostrategicznym z bezpośrednim przełożeniem na nas. Bo jeśli tam pójdzie Ameryka, a ona musi, Biden, czego dowodem jego pierwsza wizyta tu w Europie? Przecież o czym? Podpisał Nord Stream 2, a cały czas rozmawiał o Chińczykach przecież. O Chińczykach była mowa. Nie wiem, czy z Putinem też rozmawiali o Chińczykach, chyba jednak trochę inaczej. To dowodzi, że niby się tam dzieje, ale może mieć skutki bezpośrednie dla nas, bo zwalnia ręce tutaj mocarstwom. I w tym kontekście mówię jeszcze jedną niepopularną tezę, w Polsce bardzo niepopularną i sprzeczną z aktualną, znaczy ja nie wiem, czy my mamy problem, zaczynam mieć, czy my mamy politykę jakąkolwiek, bo każdy polityk zaczyna mówić co innego. W rządzącej koalicji, ja już nie mówię o tym dramatycznym podziale, patrzcie Państwo, 2005, kto walczy w Polsce? Tusk, wtedy z Kaczyńskimi. 2022, tu z Kaczyńskim. To nie może tak być. To nie może, to nie jest postęp. To jest dramatyczne rozdwojenie i pęknięcie. Ja już odmawiam, jak mnie pytają, a często jeszcze pytają, to ja nie wypowiadam się w imieniu Polaków. Bo ja śmieję się i to jest uzasadnione, że na to samo pytanie, w zależności z którego jesteś obozu, otrzymasz zupełnie odmienną odpowiedź. No taka jest prawda. W tym sensie my mamy to pęknięcie, polaryzację i taka sama polaryzacja jest w Stanach Zjednoczonych, a jeszcze nawet głębsza. Bo tam na Tajwanie nie ma żadnej polaryzacji. Kuomintang aż nie jest takim wyzwaniem dla rządzących. Na Węgrzech no to na odrębne spotkanie, bo pojawiło się zjednoczenie po ponad dekadzie opozycji. I jest wspólny kandydat. Będzie taki, ja piszę po węgiersku i w najbliższym czasie będzie i na Węgrzech, i w Polsce w Dzienniku Rzeczpospolita, bo tam się najczęściej pojawiam. Wymiana moja poglądów z jednym z liberalnych tamtejszych węgierskich takich pisarzy i publicystów. O nazwisku zresztą Lengiel, czyli Polak. No, Polak z Polakiem sobie pogadają. Zobaczcie to Państwo, to nie musi się w tym środowisku szczególnie jego wywód podobać, ale ja pokazuję, że w nadchodzących nas wyborach to nie będzie wybór tylko między partiami, to będzie wybór wręcz cywilizacyjny, jakiego my wyboru dokonamy. I w tym kontekście chcę powiedzieć tę tezę, od której zacząłem, że jest niepopularna. Proszę Państwa, w Niemczech mamy nową koalicję i ta nowa koalicja wystąpiła z programem, również polityki zagranicznej. Tam jest dramat i wyzwanie dla Polski, że oni wychodzą z koncepcją federacyjną, a nawet Stanów Zjednoczonych Europy. My mentalnie, nie tylko w Polsce, nie jesteśmy na to gotowi, bo nie ma europejskiej tożsamości. Ciągle się definiujemy Polak, Słowak, a nawet Bawarczyk, niekoniecznie Niemiec, prawda? W tym sensie my mamy tutaj ogromną lekcję do odrobienia i to powoduje, że będzie się zacieśniało to, co ja nazywam, to moje, copyright Bogdan Góralczyk, sojusz karmelicki, bo Viktor Orban przeniósł się do dawnego klasztoru karmelitów na wzgórzu budańskim, na wzgórzu zamkowym i tam wiąże te, przyjmował i panią Le Pen, i Erika Zemmour, czyli co zrobią Niemcy w stosunku do Stanów, do Rosji i do Chin. To nie jest obojętne dla nas, bo my jesteśmy gospodarką zależną.
Dopóki tego nie zmienimy, ma to bezpośrednie przełożenie dla nas. A zdecydują, mówię to otwartym tekstem, przyszłoroczne wybory we Francji w kwietniu. Proszę się przyjrzeć, kto tam kandyduje. I Macron nie ma gwarancji, że wygra, bo przecież były żółte kamizelki. Sam widziałem na ulicach Paryża. Pałują jeszcze lepiej niż u nas. Proszę mi wierzyć. I w tym sensie, jeśli by siły prawej strony, Zemmour, Le Pen albo ktoś, bo jeszcze tam i wśród republikanów nie wygrał przecież główny negocjator, tylko zupełnie nowe nazwiska się pojawiły. Francuzi są wkorzeni podobnie jak Polacy, że Niemcom tak dobrze idzie gospodarczo. Więc czekajmy na wybory we Francji w przyszłym roku i to albo pójdzie w kierunku znowu osi Paryż-Berlin i zobaczymy, jak ona się będzie układała z Chinami, z Rosją, z Indiami, no i oczywiście Stanami, albo w ogóle będzie tylko Berlin, a Bruksela będzie kwiatkiem do kożuszka. Ciekawe czasy przed nami, ale to na inną dyskusję, inną debatę. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Sam się dużo Francją zajmuję, jak pewnie niektórzy wiedzą, więc tym bardziej się cieszę, że również pan profesor te kwestie francuskie uważa za ważne. Czy ktoś z państwa z sali chciałby zadać jakieś pytanie? Ostatnie. Proszę. Ryszard Gądek, ja mówię we własnym imieniu jako też konsultant biznesowy tego typu rzeczy. Wspominał pan profesor na początku o tym, że w zasadzie z programu chińskiego nie wynika do końca, czy oni dążą do dominacji nad całym światem, czy tylko swoim. Czy nie uważa pan, że jednak jest to w pewien sposób może właśnie tak po chińsku zakamuflowane, że jednak w sumie dążą, tylko uważają, że to się stanie samo. Bo tak mi się nasuwa, że jeśli mam do czynienia z globalnymi problemami, to raczej trudno przypuszczać, że nawet takie państwo jak Chiny jest w stanie rozwiązać się we własnym zakresie. I w tym momencie skojarzenie, no mimo wszystko skutecznego, tego autorytarnego sposobu rządzenia w Chinach i załatwiania pewnych spraw, no staje się czymś, co wydaje się niezależnie od chęci czy nie, no najbardziej adekwatnym i skutecznym sposobem rozwiązywania dotychczas problemów tych, które ujawniają się w skali globalnej, a podejmują Chiny i skutecznie realizują u siebie przynajmniej. Dobre są pańskie obserwacje i spostrzeżenia i pytanie w nich zawarte, natomiast ja odpowiadam państwu bardzo szczerze, że wcale nie jestem przekonany, że Xi Jinpingowi się uda. Są na tyle dużo problemów. Dzisiaj dosłownie rano ogłoszono, że Evergrande jednak padł. Tam się Xi Jinping wziął również za deweloperkę. A deweloperka, to, bo ona napędzała dług publiczny w Chinach. U nas jest w Unii Europejskiej 60% PKB. A tam nawet chiński bank centralny mówił 270%, a to i 330%. Tylko że Chiny oczywiście mają rezerwy i dadzą sobie z tym radę, jeżeli będą twardo trzymane. I on się wziął za deweloperkę, bo w centrum Szanghaju, centrum Pekinu jest taka podcast, bardzo ich polecam, kłaniam się, jeżeli to później będzie gdzieś emitowane, mało powiedziane. Trójka naszych studentów w Szanghaju bardzo fajne podcasty daje. Oni podają, że 60 do 80 tysięcy złotych polskich, przedinflacyjnych powiedzmy, kosztuje metr kwadratowy apartamentu w centrum Pekinu czy Szanghaju. To jest jakieś szaleństwo, odlot wyżej niż w Nowym Jorku. I to się próbuje. I gdybym tak zaczynał panu rozwijać, to byśmy końca nie widzieli, a wszystko się zaczyna od tego, co oni nazywają koniec dywidendy demograficznej. Że już nie ma nowej siły napędowej w postaci młodego pokolenia, bo odeszli od polityki jednego dziecka,
a młodzi w ogóle jednego dziecka nawet nie chcą mieć, bo tanie Chiny się skończyły. Czyli mentalnościowe zmiany. Dlatego ja za dobrze Chiny znam, żeby dać gwarancję, że im się uda. Równocześnie, żeby złapać trochę oddechu, Radek Pyfel już mi tu przepowiada różne książki, a ja się rzuciłem na Indie i teraz zaczynam puszczać i będę puszczał. Wziąłem sobie, sprowadziłem kilka najważniejszych książek tamtejszych strategów, bo była po 2008 roku realna obawa, że przeciwko Zachodowi, czytaj Stanom Zjednoczonym, wystąpi wspólny blok, czy to państw BRICS, czy Emerging Markets. Forget it. Pandemia to załatwiła, Hindusi na to nie pójdą. Dzisiaj rano jest, że podpisali kałasznikowy od Putina, nie tylko jakieś armaty czy systemy przeciwlotnicze. Czyli Indie będą grały swoje, ale nie pójdą wspólnie z Chinami. Japonia jest coraz bardziej wiązana sojuszniczo z Stanami Zjednoczonymi. Australia jest w stanie wojny z Chinami. Wietnam jest w sojuszu wojskowym ze Stanami. Po co była wojna wietnamska? Nikt nie wie. A w mojej ukochanej Mianmie, Birmie jest spadek PKB o 18%. A prawdopodobnie o 25%, tak brutalna junta przyszła i mamy społeczeństwo całkowicie zdekapitowane. Ale równocześnie, to ciekawostka, bo to się nie przebija, coś się Państwu należy, żeście tutaj przyszli, w ogóle w naszych mediach, że strona chińska stanęła po stronie Aung San Suu Kyi, która miała doskonałe stosunki z Xi Jinpingiem. Ostatnia wizyta Xi Jinpinga zagraniczna była w Mianmie w styczniu 2020 roku. Podpisał kilkadziesiąt porozumień z panią Aung San Suu Kyi. I kiedy obecny generał, szef hunty, chciał jej dać 120 lat, a nie 4, jak dostała wczoraj, lat więzienia. Nie, ale będą tak dawkowali po 2 teraz. A te 120 wisi w powietrzu. I na dodatek rozwiązać Narodową Ligę na Rzecz Demokracji, to Chińczycy powiedzieli, o hola hola, to już za daleko, tak nie można. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. W każdym bądź razie prowadzę do jednego, w odpowiedzi na pańskie pytanie. Pan absolutnie ma rację i całkowicie się zgadzam, że bez Chin, tak jak bez Niemiec w Europie, tak bez Chin w świecie niczego się nie da zrobić. Chociażby ostatnie Glasgow, COP26, czyli szczyt klimatyczny. Chiny same dając 27% gazów cieplarnianych w tej chwili. Stany Zjednoczone niespełna 16%. Czyli albo Chiny to zrobią, albo nie zrobią. Ale obiecują na razie Niderlandy albo jakieś inflanty. Ja też mogę paniom powiedzieć, w 2060 to będzie tak i tak, bo już wtedy będę leżał w grobie i najwyżej przyjdziecie i oplujecie, ale nic więcej. To już mnie nie będzie grzało. Ale to jest pytanie, co będzie za 2-3 lata, kiedy jest szansa, że kopniaka dostanę albo opluty zostanę sam. W tej sytuacji ja bym był bardzo ostrożny, bo pandemia zbudowała sojusze przeciwko Chinom. I Chiny mają ten Tajwan, którego ten polityk nie odpuści. Pytanie jest, jakiego fortelu użyją? Uważni czytelnicy mojego nowego tomu, ale bardzo uważni, mogą się domyśleć, bo jest przeflancowany. Jak mnie przetłumaczą, a sądzę, że już ambasada HRL już nad tym pracuje, to będą wiedzieli, że ich odczytałem. Może zmienią wtedy fortel, nie wiem. W każdym bądź razie jest wbrew chińskiej strategicznej tradycji, żeby bezpośrednio uderzać. Co mówiłem, pani wygrała, ja przegrałem, to oni raczej ominąć, raczej zahachmęcić, raczej oszukać, raczej podstępem coś zrobić. Tak to wygląda.
Problem jest, że Tajwańczycy to też Chińczycy i oni to wiedzą. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Innymi słowy, mój wniosek ostateczny jest taki, że zbyt dużo jest w polityce wewnętrznej i w otoczeniu zewnętrznym Chin, żeby przesądzać, że temu politykowi się uda. Bo jeśli się uda, a to będziemy wiedzieli do minimum w połowie przyszłej dekady, to jest tyle znaków zapytania, że cholera wie, no to wtedy rzeczywiście Chiny będą najważniejszą cywilizacją na globie i w to grają i to bardzo świadomie. Dobrowolski Piotr, panie profesorze, tutaj już z państwa zresztą strony padał termin pułapka Tukidydesa. Kilka lat temu Graham Allison napisał książkę Skazani na wojnę. Wiadomo, chyba wszyscy tutaj wiemy, czego ona dotyczyła hegemona, czyli Stanów Zjednoczonych i państwa, która pretenduje do roli hegemona. Tutaj również dzisiaj padał, mówił pan profesor o Tajwanie, o Morzu Południowochińskim. Jak wiemy, pandemia wiele rzeczy przyspieszyła, ta polaryzacja jest jeszcze większa. Tutaj profesor przed chwilą się odnosił do sojuszy, które są tworzone przeciwko Chinom. I jak obecnie wygląda ta sytuacja? Czy rzeczywiście to... ten konflikt, ta rywalizacja może się, mówimy o zimnej wojnie, mamy wojnę handlową. Czy to wszystko może się przerodzić rzeczywiście w gorący konflikt i czy możemy powiedzieć, że tymi zapalnikami będzie właśnie Morze Południowochińskie, ten łańcuch pereł wysp, powiedzmy wyspa Guam, prawda, czy Tajwan, bo jak wiemy, profesor również wspominał, w Konstytucji jest zapis, że obowiązkiem każdego obywatela chińskiego jest zjednoczenie ziem chińskich, no a obecnie do tego daleko. A Xi, jak wiadomo, jeśli chce zawisnąć jego portret, no to musi coś z tym zrobić. Zawisnąć można i tak, więc jeszcze, to jeszcze zobaczymy. Jedną rzecz powiem, bo może być istotna. Pamiętajmy, że w pandemię weszliśmy już w czymś, co nazywamy wojną handlową czy celną, bo Donald Trump zainicjował ją w marcu 2018 roku. 15 stycznia 2020 roku w Białym Domu podpisano tylko phase one, taki częściowy rozejm. Ale w wojnie handlowej jesteśmy. Ja teraz piszę, bo słusznie mnie podejrzewają, że na tej wsi to trzeba coś robić, artykuł o tym, jak Amerykanie Chiny zbudowali, no i Tajwan przegrali. Czyli sięgam do rozmów Kissingera, potem jak Brzeziński nakręcał normalizację stosunków, potem jak Clinton zmieniał strategię po rozpadzie ZSRR, i uzasadniał, że zaangażowanie w Chinach to ma rację bytu, bo jak więcej zainwestujemy, to oni się zliberalizują. No i cały dzień, dzisiaj tutaj wieczór rozmawiamy, jak się cholera zliberalizowali, prawda? To już widzimy. Natomiast Trump to zrozumiał, przekalkulował. Zresztą była genialna zagrywka chińska, której nikt nie dostrzega. Nie opisałem jej, ale jest mój tekst w Nowej Konfederacji na ten temat. Pamiętacie państwo, Trump 2016 w kampanii mówił, trzeba spotkać się z Putinem. Dochodzi 20 stycznia 2017. W 3 miesiące później, w połowie kwietnia, w Mar-a-Lago na Florydzie już jest kto? Xi Jinping osobiście. Ja to śledziłem. Pan zapytał o pułapkę Tukidydesa. Xi Jinping wyleciał z Chin, nie było nic mowy o żadnym Mar-a-Lago, na wizytę oficjalną do Finlandii. Jak już wyleciał z Finlandii, podano, że leci do Stanów, nie podano, że do Mar-a-Lago, żeby uniknąć pułapki Tukidydesa w prasie i mediach chińskich. Przyleciał, porozmawiali, wnuczka śpiewała piosenki po chińsku, Iwanki,
A Jared Kushner zorganizował to wszystko, bo nawet nie było dyplomatów, bo Departament Stanu był w rozsypce. A ówczesny chiński ambasador Cui Tianhai niedawno zakończył bodajże 6- czy 8-letnią kadencję, też nie był włączony. Jared Kushner w zamian za to dostał jedno z osiedli, które było już w chińskich rękach. Nie wiadomo za ile, bo tajemnica umowy handlowej. Ale to się nazywa organizować. Radek, ucz się. Jak trzeba organizować spotkania, żeby... No, tak, ale nie jesteś tak, bo, ale nie masz całego osiedla, no. Za jedną. Ale słuchajcie, Chińczycy chcieli zagrać w ego Donalda Trumpa, bo każdy widział, idzie Donald Trump, a 3 metry przed nim jego ego, prawda? Czyli zaproponowali mu 100 Trump Tower, 500 golf, pól golfowych i jeszcze parę fabryk torebek dla Iwanki. No to wtedy Chińczycy raz jeszcze w listopadzie tegoż 2017 roku zorganizowali wizyta oficjalna plus. Proszę Państwa, ja 20 lat spędziłem w dyplomacji, jestem przecież ambasadorem tytularnym i od 10 lat już ponad nie jestem poza dyplomacją. Z własnej woli, nie wyrzucili mnie, z własnej woli i wykładam na Uniwersytecie Warszawskim do tej chwili protokół dyplomatyczny. Nigdzie w protokole dyplomatycznym nie ma pojęcia wizyta oficjalna plus. To jest wizyta cesarska. I taką zorganizowano Donaldowi i małżonce. Nawet Trump podziękował, listopad 2017, a w marcu 2018 wyszło mu $400 miliardów ujemne saldo handlowe, prawie PKB Polski. Drugie tyle sam napisał na Twitterze, tracimy przez copyright i prawa autorskie. No i za cholerę się nie układa. Czyli ta zagrywka chińska, żeby zagrać w jego ego, się nie udała. I przyszła wojna handlowa. I teraz przychodzi pandemia i przynosi nam ze sobą jeszcze dwie wojny. Ideologiczno-medialną, która narasta i o której mówiłem, to okładanie się ambasadorów i technologiczna, która będzie decydowała. W tym sensie my jesteśmy w stanie bardzo ostrych napięć i turbulencji. I one będą, bo to już jest gra o prestiż, o prymat między, czyli klasyczna pułapka Tukidydesa między dotychczasowym hegemonem a szybko rosnącym pretendentem. I tak dwa punkty zapalne główne to jest dzisiaj Tajwan i Morze Południowochińskie. To są dwie, podwójny Nelson jest założony. I to jest najniebezpieczniejsze. Czy tam wybuchnie, ja nie wiem. Tu na wśród książek wyłożonych, jedna z tych czterech w ostatniego półtora roku, to w zeszłym roku, 4 czerwca zresztą, żeby było śmieszniej, była rocznica traktatu Trianon, który poszatkował Węgry. Ja napisałem obszerny tom, bo znam Transylwanię, Siedmiogród, seklerów węgierskich górali. Jeszcze za mało o tym napisałem. Napisałem tę książkę i musiałem zrobić wstęp do I wojny światowej, no bo Trianon był na zakończenie. I wszyscy przed I wojną światową mówili, wybuchnie gdzieś na froncie francuskim albo rosyjskim. A przyszło Sarajewo i pierwsza wojna tak naprawdę, pierwsze brutalne walki jeszcze przed Galicją i Lwowem i Przemyślem były na terenie późniejszej Jugosławii. Czyli wojnę można wywołać poprzez przypadek i ja się tego najbardziej obawiam. Nie, że jedna czy druga strona chce, tylko że jest takie nagromadzenie sprzętu i wojska, że przez przypadek komuś nerwy puszczą albo sprzęt, awaria jest, a potem to już poleci. Takie Sarajewo. No i wtedy wojnę łatwo wywołać, ale potem praktycznie nie można jej niestety kontrolować.
Zgadzam się, profesorze, a jeszcze aspekt technologiczny właśnie, który pan poruszył, mając na względzie to, Stany Zjednoczone mają jeszcze przewagi technologiczne nad Chinami i wiedząc o tym, ostatnie 10-15 lat to była mocna drzemka, przyspali to. Chiny bardzo ten dystans technologiczny zmniejszyły, zmniejszają także militarny. Czy, bo takie głosy również się pojawiają, czy nie będzie to jedyne wyjście, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, aby właśnie jakiś incydent tutaj, żeby zaistniał, aby doszło do tego starcia, aby nie mogły te Chiny dalej się rozwijać, bo na dłuższą metę raczej ten wyścig jest przesądzony, prawda? Tutaj chodzi znowu kwestia kosmosu. Stany Zjednoczone dogadały się z Muskiem, teraz wiadomo, że to lepiej wygląda, ale czy to rzeczywiście jest z ich strony do odratowania i czy oni nie mają z tyłu głowy tego, że to jest jednak za późno i musimy coś zrobić, aby pozostać tym numerem jeden i tym światowym strażnikiem czy policjantem? Moim zdaniem Stany Zjednoczone przespały i reagują za późno. W najnowszym numerze, obecnie dostępnym w empikach Foreign Affairs, tytuł jest The World Divided, świat podzielony, jest tekst Johna Mearsheimera, jego druga książka, wydawnictwo Nowej Konfederacji, zresztą z moim blerbem, z moim poleceniem jest to wprowadzone na rynek polski. Zamiast swojej, wyobraźcie sobie, że inną książkę polecam, do czego to doszło. I obok tej książki jest artykuł Mearsheimera, no guru realizmu politycznego na globie, który powiada, jest zimna wojna, która jest nieporównanie niebezpieczniejsza niż kiedykolwiek była ze Związkiem Sowieckim i może łatwo przerodzić się w konflikt otwarty, bo Amerykanie mogą po prostu emocjonalnie i psychicznie nie zdzierżyć, że są wyprzedzani. Pytanie jest o te łańcuchy wysp, czy będzie deal, że przejdą na drugi, czyli na Guam i Hawaje, czy odpuszczą Tajwan, Filipiny i powiedzmy wyspy Senkaku, bo jeszcze coś takiego istnieje. Wszystko przed nami. Ja byłbym zbyt mądry, gdybym to wiedział, to bym ze dwa Noble dostał. Oczywiście nie wiem, ale wiem, że wszystko jest w grze. Dlatego te czasy są fascynujące, ale niestety niebezpieczne. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za przybycie, a przede wszystkim dziękuję naszym gościom, którymi byli pan profesor Bogdan Góralczyk. Dziękuję za wytrwałość. No, chcieliśmy to, miałem jeszcze co najmniej drugie tyle pytań, ale niestety. Pan Radosław Pyfel. I Damian Adamus.